Witam Państwa serdecznie w nowym odcinku. Tak jak obiecaliśmy, z Witkiem z powrotem spotkaliśmy, chociaż czas taki troszkę zajęty u mnie, u Ciebie, Witku, tak, także udało się wygospodarować ten piątkowy czas, no i działamy dalej. Tak, ja z mojej strony witam wszystkich widzów. Na pewno jestem przekonany, że będzie ciekawie. My dzisiaj sobie nasz temat troszkę pociągniemy dalej. O ile ostatnim razem tu, no można powiedzieć, był to taki ogólny jakby opis całej tej naszej sytuacji. Natomiast dzisiaj no, postaram się bardziej może detalicznie wejść w temat. Ja myślę, tak sobie pomyślałem, że warto byłoby też powiedzieć naszym widzom i wszystkim słuchaczom, na czym stoimy, na czym opieramy, przynajmniej ja na czym opieram tą teorię, bo cały czas to też ja oficjalnie za każdym się przyznaję, jest to hipoteza, teoria, wyniki moich dociekań, a już na pewno nie jest to jakaś absolutna i ostateczna prawda. Jednak multum różnych, powiedzmy, no, dowodów, można powiedzieć indycji, no niech będzie dowodów, znalezisk z obszaru właśnie geologii na przykład, czy też archeologii, czy też na przykład starych kronik i pism, no ukazuje nam niezwykły obraz naszej tajemniczej historii Europy, tej właśnie Europy, którą my tak traktujemy często, wielu traktuje ją tak troszeczkę po macoszemu, ponieważ my zawsze patrzymy gdzieś tam na Bliski Wschód, na słynne piramidy, na Egipt, o tym już też wspominaliśmy. Natomiast tutaj jest to takie nie za bardzo, no jest renesans pewien, jest pewna grupa osób, która się tym interesuje, są takie powiedzmy, no, mówi się o powrocie kultury Słowian na przykład i to jest w modzie i tak dalej. Wszystko to się zgadza, jednak takie wejście poza tą kurtynę i spojrzenie na rzeczywistość tamtych czasów już jest o wiele trudniejsze. Ja myślę, że my dzisiaj sobie tutaj pozwolimy i postaram się ukazać wspólnie, zresztą ja z mojej strony tutaj, Grzegorz ze swojej strony, bo doszliśmy do wniosku, że niektóre nasze informacje się świetnie uzupełniają, świetnie do siebie pasują, aż czasami przeraża to spasowanie, bo nie byłem nastawiony na aż tak dokładne nałożenie się pewnych zjawisk z tym, co ja od lat powiedzmy, tak jako powiedzmy w ramach mojego hobby dociekam. Także myślę, że jest fajnie. Dobra, to co? To zaczynamy chyba. Zaczynamy. Nie? My tutaj przed programem chyba porozmawialiśmy, pokazywaliśmy, powymienialiśmy różne materiały i zajęło to więcej niż ten program, który dzisiaj nagramy. A co też świadczy o tym, że bardzo dużo fajnych dowodów porównaliśmy i taki wniosek był niesamowitą rzecz. Odkryliśmy, że w jednym podobnym czasie zachodzi taka. Znaczy wspólny czyli przodek mój, prawda, genetyczny, który ci pokazywałem, pojawiał się dokładnie między 1100 tam 1300 rokiem przed naszą erą w różnych regionach świata. No i właśnie, i to jest właśnie taka data, do której zaraz przejdziemy, bo to jest coś, co mnie na początku troszeczkę jakby odrzuciło od tej teorii, którą ja, no powiedzmy, uważam za niezwykle ciekawą, tak to nazwę, gdyż w czasie takiej mojej, no, kariery, można powiedzieć, w czasie mojej drogi przez różne legendy dotyczące tego słynnego, zatopionego w odmętach oceanów tajemniczego lądu zwanego Atlantydą, no i w czasie jego poszukiwania natrafiłem na materiały, które jakby można powiedzieć jednoznacznie tą datę 1220 do 1222, czyli dość dokładnie, jako datę zatonięcia owego tajemniczego tworu zwanego przez nas wszystkich Atlantydą czy też Atlantis, którego też zresztą większość umieszcza gdzieś tam na Atlantyku, czyli między Europą a obiema Amerykami, tak byśmy mogli to nazwać. Jak to pozostało w naszych, jakby w naszej świadomości, że tak jest.
No i teraz tu wpada tak poprzecznie teoria, czy też hipoteza, która mówi, że jest zupełnie inaczej, bo gdy zagłębimy się w nazwy, skąd ta nazwa powstała, skąd powstała nazwa Atlantyda, czy też Atlantis, skąd się ona wzięła, jak traktowali tą historię starożytni, no nagle otwiera się zupełnie inna narracja, otwiera się zupełnie inna historia, która też obnaża, ja tak to nazwę, czy też odkrywa, rozbiera tą, jakby rozdmuchuje tą mgłę tej prehistorii i ukazuje się zupełnie inna Europa. Europa, która mnie absolutnie zaczęła fascynować już od dawna i fascynuje cały czas i ciebie też, jak widzę, to był też na pewno taki moment, dlaczego my się tutaj akurat spotkaliśmy, ponieważ po tej samej szliśmy tą samą ścieżką, można było powiedzieć, aczkolwiek oczywiście troszeczkę inaczej. No ale na tym to polega, że uzupełnienie się do roboty. No właśnie, napędzam się, a każdy coś wyciągnie, jakiś tutaj puzelek. I faktycznie jest masa rzeczy do odkrycia. No, faktycznie tak jak powiedziałeś, że fokus nauki bardziej na Bliskim Wschodzie, Egipt, tam Grecja, Rzym, to nawet z religii to było powiązane, także te palmy tutaj noszono na wielka, to zaczerpnięte wszystko, natomiast mało kogo, to nawet nie, że nie interesuje, tylko zeszczęśliśmy tak jakby odcięci od tych korzeni, od tych starożytnych tradycji, że no praktycznie, faktycznie też te wojny też tutaj przechodzą przez nasz region i ciężko cokolwiek znaleźć. Dlatego jak ja się zacząłem interesować badaniami przodków, no to mówię, w Polsce naprawdę bardzo trudno, bo zostały tylko kościoły, czy te zapiski tych księży, którzy tam zapisywali, ale oni też bardzo często się mylili. Oni jak robili coś masowo, jeden ksiądz, czy tam kapłan jakiś nie dosłyszał coś, to zamiast skwarek to pisał skarbek. Ja w ogóle to mówiłem już wielokrotnie, że oni mi mylą to do dziś. Skarbek wpisują albo skrabek, albo skwarek, także to też świadczy o tym, że ten odłam skarbków, bo ta linia skarbków to jest ze mną powiązana, tylko przez ostatnie 300 lat ktoś tam się pomylił, zmienił na skwarek i tak zostało do dziś. No ale te badania genetyczne to potwierdzają, że niezależnie od nazwiska ta sama linia idzie wstecz, tak jak ci pokazywałem, że tutaj mogą być podobne nazwiska, ale jak Chyla czy Chiliński, to jednak jest tylko potwierdzenie tego, że te rody gdzieś były powiązane, ale nazwiska też się zmieniały w zależności jaki lud jak to wypowiadał. Czyli ci Józef jedzie do Anglii, do Ameryki, to nigdy nie będzie Józefem, tylko będzie albo Josephem, albo Joe. Także dokładnie, to trzeba wziąć właśnie pod uwagę, że tkwi często właśnie ten problem w nazwach, w nazewnictwie. Ale ja tutaj, my dzisiaj troszeczkę może uronimy troszeczkę więcej wiedzy, dlatego że, tak jak wspomniałeś, że cały ten fokus skierowany jest gdzieś tam na Bliski Wschód, ponieważ tam mamy coś, co możemy dotknąć. Mamy piramidę, mamy świątynię, właśnie, mamy mumie, mamy faraonów, mamy miasta pod piaskiem, coraz to odkopywane. Mamy całą masę medialnego przekazu w telewizji czy gdziekolwiek przez internet. Nie przeczę, jest to ciekawy okres, niesamowity, burzliwy, interesujący, masa filmów, książek, Hollywood, wszystko. Natomiast tutaj już jest troszeczkę inaczej. Aczkolwiek są też filmy takie traktujące o zaginionym kontynencie Atlantyda, jeszcze z lat 50., 60. takie rzeczy były, czy też Odyseusz na przykład. I właśnie, i dzisiaj ja opowiem wam taką może, postaram się ją zracjonować, bo jest takie, na pewno ktoś może zadać pytanie, no dobra, ale gdzie, czy jest jakiś dowód, właśnie, bo mamy piramidy, mamy grobowce, ale czy jest jakiś dowód w Europie na istnienie takiego czegoś jak Atlantyda? Czy gdzieś w jakichś wspomnieniach to pozostało? Czy gdzieś może w jakichś pismach, w jakichś kronikach, w jakichś starych księgach? Czy ktoś kiedykolwiek w Europie opisał, bo jeżeli zakładając, ja tu właśnie dla może nowo przybyłych powiem, że my zakładamy, że tak jak zresztą Platon, który udostępnił tą historię, rozpowszechnił, on nie jest jej twórcą, no tam jednoznacznie jest ukazane, że Atlantyda jest praktycznie naszą dzisiejszą Europą. Dlaczego ja tak sądzę? Dlaczego ja tak myślę? Dlaczego jestem przekonany, że bardziej te wszystkie pisma za tym przemawiają niż cokolwiek? Na przykład te śpiący prorocy, którzy
no, w swoich wizjach widzą tą Atlantydę kryształową z różnymi wieżami, energiami, jakąś technologiczną cywilizację. O technologii my sobie też powiemy, ale powiemy właśnie o tym, co zostało. I czy w jakichś kronikach ktoś zanotował upadek tego lądu, zatonięcie go, pogrążenie go w odmętach oceanu niech będzie, gdzie starożytni mówili kiedyś okeanos. I jest takie coś, jest to tak zwana kronika Uralinda. My o tym tak troszeczkę wspomnieliśmy w poprzednim, naszym poprzednim spotkaniu. Ja powiem wam, że sama kronika jest już dosyć stara, bo we wczesnym średniowieczu została już jest zanotowana, w listach występuje w różnych pismach, gdzie arystokracja tamtejsza, a mówimy tutaj o Wielkiej Brytanii, czy też o Anglii, czy też o Zjednoczonym Królestwie, chociaż jeszcze wtedy jeszcze całkiem niezjednoczonym, jeszcze przechodzącym burzliwe czasy, gdzieś tam w archiwach jednego z arystokratów została znaleziona owa kronika Uralinda Bok, tak ona się nazywała. I ona była spisana takim dziwnym językiem starofryzyjskim. I owe arystokratyczne, powiedzmy, środowiska, no, chciały się dowiedzieć, co tam też pisze. Też byli ludzie zafascynowani historią, no i polecili tą Uralindę przetłumaczyć. Nie było to takie proste, ale nie niemożliwe. I w sumie takie naprawdę prawdziwe tłumaczenie około roku 1800 z groszami, czyli już powiedzmy w XIX wieku zostało dokonane. Więc co tam w tej Uralinda i co to ta Uralinda w ogóle jest? To ja od razu z góry powiem, że jest to kronika rodzinna, która opisuje w większości, w 90% tam są po prostu takie familijne, powiedzmy, różne historie całego rodu, ale jest też pewien odcinek, w którym mówi o końcu jakby starego świata, starego kraju, Altland, Oldland, Utland, to są właśnie nazwy, z których później wygenerowała, czy też wypłynęła taka nazwa jak Atlantis, Atlantyda, którą my jesteśmy zafascynowani, czytamy książki i lokujemy ją gdzieś tam na Atlantyku. I większość jest przekonana, że właśnie to słowo pochodzi od Atlantyku, a ono pochodzi zupełnie od innego słowa, właśnie od słowa Utland, Atlant, Atalt, czy też Altland, co oznacza stary kraj. I tak też to w tej Uralindzie jest zaznaczone. I cóż tam pisze? Ja może tutaj, żeby od czegoś trzeba zacząć właśnie. To jest coś, co można chwycić, co można sobie sprawdzić, co można sobie... Ja sobie przewracam, tak, mam tu bardzo dużo notatek na stole, aczkolwiek powiem wam, że to jest tak rozległy wachlarz wiedzy, że będziemy musieli troszeczkę skakać w lewo i w prawo, bo po prostu nie da rady opowiedzieć historii i jej założeń i na czym ona stoi, po prostu w ciągu, to musielibyśmy tutaj 24 godziny, by nie wystarczyło tutaj naszej opowieści, aby przedstawić. Ale w ogóle ewenementem jest, że coś takiego zostało, i to, żeby to powiedzieć XIX wiek, XVIII, ale pierwsze te były jakby jeszcze nieprzetłumaczone, znalezione, już egzystowały w 1200 którymś roku, tak? Tak, one już tam leżały i już się tym interesowano, dlatego że przywiązywano do tego bardzo mocną wagę i ja zaraz powiem, dlaczego tą wagę. Tu mam parę tekstów właśnie z Uralinda Bok, czy też Uralinda, jak to się właśnie tutaj w nordyckim dialekcie mówi. Dlaczego właśnie ona leżała tak za kurzno i dlaczego nie za bardzo chciano to tłumaczyć. Ja jeszcze dodam, że dzisiejsza nauka, czy po prostu oczywiście zdaje sobie sprawę z istnienia tej kroniki, jednak uważa ją za ciekawostkę. Problem polega na tym, że jest to kronika, która jest odpisywana od kroniki, czyli kronika od kroniki, od kroniki, od kroniki, od kroniki i tak ona dotarła do naszych czasów, a właśnie ta ciekawostka, ten smaczek, ten rodzynek jest taki, że miała ona pochodzić właśnie z owego, że ta rodzina Uralinda, owi Lindowie, czyli gdybyśmy się uparli tak troszeczkę naprawdę, to byśmy mogli powiedzieć, że byli to państwo lipscy albo lipowscy, tak można byłoby to przetłumaczyć ewentualnie, tak troszeczkę naciągając, ale to tak pasuje. Właśnie Linda to jest nic innego jak lipa, ale no lipa. Nie ma Lindy, nie ma Lindy, no, czyli nie ma lipy. Lipo, nie ma lipy, właśnie, nie ma lipy. I to było,
I ta kronika miała rozpocząć się w czasie, kiedy jeszcze ten cesarstwo Atlantów czy Altlandów rozpościerało się i zarządzało całą Europą. I ta rodzina sobie tam mieszkała i pisała swoją kronikę rodzinną. Aż doszedł ten moment, ten słynny moment, o którym wszyscy wiemy i znamy, pogrążenia się owej Atlantydy w odmętach oceanów. Dlaczego ona się pogrążyła, co to spowodowało, to my też o tym sobie kiedyś powiemy. Natomiast finał był taki, że zostało wszystko zniszczone i również ta rodzina straciła swoje majątki, swoje domostwa, w ogóle całe swoje życie. Runęła Europa, zmienił się klimat, zmieniła się topografia, świat, jaki znali owi Atlanci, czy Atlanci, przestał istnieć. Tu jeszcze trzeba dodać tak na marginesie, że oni się wcale sami się Atlantami czy nie nazywali. Czyli to nie byli Atlanci, którzy chodzili sobie w pięknych tak. szatach. No tutaj mieliśmy kilka się Atlantami. Wpisów tak, to są nazwy komentarzami, nasze. że to nazwa na pewno nie, czy tam skąd wiemy, że był Atlant, ale tutaj ty wspominałeś, że marynarze też bardzo często między sobą, jak pływali tam od portu do portu, to określali to jako stary kraj, prawda? Czyli tam w języku niemieckim może Atlant, może w jakimś innym fryzyjskim, podobnie duńskim, bo to wiadomo, że oni pływali, bo te ludy morza pływały. No i chciałem tylko jeszcze podkreślić że dla widzów, że ta kronika opisywała ludy fińsko-fryzyjskie oraz czy ugrofińskie, czyli tutaj dokładnie nasz tutaj region. Rejon Morza Bałtyckiego, czyli to, co nas interesuje po prostu, na to, gdzie żyjemy. Ja wiem, że były przeprowadzane takie badania, skąd ta rodzina, gdzie ona mogła przebywać i w czasie, kiedy się ta katastrofa wydarzyła, więc tutaj nie można jednoznacznie tego stwierdzić, aczkolwiek różne poszlaki i eksperci od tekstu twierdzą, że ja znalazłem dwie takie linie. Jedni twierdzą, że było to mniej więcej dzisiaj, tak powiedzmy w środkowej, dzisiaj, gdybyśmy to dzisiaj nałożyli na naszą topografię Europy, to byłoby to mniej więcej w środku Niemiec, mniej więcej, ale drudzy twierdzą, że tak nie jest i jest to bardziej na północ przesunięte, na północny wschód, że mogła to być Dania, mogła to być Szwecja na przykład gdzieś w tym rejonie, a kto wie, może i gdzieś w rejonie, gdzie kiedyś jeszcze nie było Morza Bałtyckiego. No właśnie. Czyli to gdzieś tam mogło być, także to nie jest, ale mi się wydaje, że to nie jest takie ważne. I teraz ja powiem wam, jak ona się ten tutaj, ja mam tu na stole, tu u mnie leży i musicie troszeczkę wybaczyć, że to jest po takim, ja mam to przetłumaczone oczywiście, ale to jest jeszcze ten staroniemiecki troszeczkę i ja też nie jestem zawodowym tłumaczem, jednak postaram się wam to tak troszeczkę przedstawić. Co jakiś czas będę tutaj teksty wyciągał z tego, aby pokazać, jak ważny jest to według mnie dokument dla historii Europy. Ja jestem absolutnie przekonany, że on ma wielką wagę, większą wagę niż się jego się próbuje właściwie tak zepnąć troszeczkę i powiedzieć, że on tam jakaś kronika tam odpisywana, ciekawostka i tak dalej. Zobaczymy, dlaczego jest ciekawostką. I ona zaczyna się takimi słowami. Okke, mój synu. To jest bardzo ciekawe. Matka zwraca się do swojego syna Okke, że słuchaj, nie wiadomo, może być, może jest to jej ostatnia wola, trudno powiedzieć. W każdym razie zwraca się do syna, Okke, mój synu, słuchaj, świat się już zawalił oczywiście i ta kronika, ta ich książka, ten Oera Bok, wpadł do wody, pływa powiedzmy czy jest zalany, może w tym mieszkaniu, czy w tym zamku, grodzisku, gdzie oni tam przebywają, ta Oera Linda pływa, po prostu jest przemoknięta i ta matka uratowała tą Oeralindę właśnie z odmętów, się dzieje dokładnie po katastrofie akurat, kiedy się to wszystko już uspokoiło i mówi, Okke, mój synu, masz tą kronikę, patrz, ona ocieka cała wodą, przysięgnij, że ty i twoi następcy, twoi potomkowie będą ją odpisywać, ponieważ, żeby nie zaginęła, bo zdałam sobie sprawę, że bardzo łatwo cały nasz dorobek, cała nasza historia naszej rodziny może po prostu ulec zniszczeniu. Nikt widocznie nie przewidywał jakiejś wojny, najazdu, ale była to katastrofa naturalna. I owa Oera Linda no, prawie uległa zniszczeniu, została uratowana w ostatniej chwili. I syn zobowiązał się przepisać tą kronikę, jego potomkowie dalej, aż do praktycznie do naszych czasów, można powiedzieć. I dlatego nauka nie uznaje tego jako dokument, tylko jak już nie oryginał, bo się nie zachował, tylko jako odpis od opisu. I jeszcze właśnie w tej starofryzyjskiej mowie. Kiedy tam się to przetłumaczyło, nagle okazało się, że w środku jest, słuchajcie, opis katastrofy.
opis tego, co wydarzyło się w momencie, kiedy owa Atlantyda, mówmy Atlantyda, nie gmatwajmy, niech będzie dla wszystkich Atlantyda, pogrążyła się w odmętach oceanu. I słuchajcie, ja tutaj sobie, bo jeszcze zanim, ktoś może powiedzieć, no tak, jedna kronika, czekajcie, sobie tutaj troszeczkę tutaj przewrócę. Dobra, mamy. I tu jeszcze wam powiem, że Oera Linda Bock, tak to się, jeżeli wystukacie to gdzieś w internecie, to wyskoczy Oera Linda Bock, dlatego ja też tak to tutaj wam powiem, to powiedzieć trzeba, że nie tylko ona, i to jest znowu, że są inne pisma, które już nie są traktowane jako ciekawostka, jak na przykład Kalevela, to jest fiński epos, taka fińska Eda, powiedzmy, starożytna kronika, która opisuje również te wydarzenia. Ragnarok, znamy wszyscy z Wikingów, również opisuje taką katastrofę. Wszystko to jest w takich tak zwanych Edzie spisane, czy w Edach, między innymi jedna z nich na przykład Gylfaginning, również tam jest to opisane. No i jeszcze jest Snorran, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze wymówiłem to, jeśli znowuż mnie pamięć nie myli, islandzka zaga i Weda na temat zatonięcia czy katastrofy, która nawiedziła Europę. To tak na marginesie, że mamy nie tylko Uralindę, ale mamy bardziej takie teksty, powiedzmy, które przetrwały, które przez większość historyków uznawane są jako poezja skandynawska, jako mitologia skandynawska. Jednak to, co tam pisze, powiem wam, jest... Ja bym tego za mitologię nie uważał. Opisy są zbyt dokładne, zbyt, powiedzmy, dramatyczne, kiedy miałaby być jakaś mitologia. Ja powiem wam, że mitologia w ogóle, jeżeli chodzi o mitologię, tutaj też wspomnieliśmy o Odyseuszu i jego niezwykłej podróży. Również to trzeba powiedzieć, cofając się w czasie do momentu, kiedy Odyseusz był opowiadany, kiedy był jako sztuka wystawiana gdzieś tam w amfiteatrach greckich i później rzymskich, to powiem wam, że również ta opowieść nie była brana jako teatr, czy jako sztuka, jako poezja. Również to tamci mieszkańcy opowiadali, przypominali sobie historię. Dla nich było to de facto. Ale wracamy do naszej Oeralindy, czy Uralindy. I teraz powiem wam, co jest tam niezwykle ciekawe w tej Uralindzie. Ponieważ jest taka informacja, kiedy nastąpiło to, kiedy nastąpił upadek Atlantydy. Oczywiście nie jest tam rok wymieniony, aczkolwiek zaraz do tego roku też dojdziemy. Ale na początku, może zanim dojdziemy, kiedy ona tam się, kiedy to nastąpiło, to tutaj wam ja zacytuję, no bo po prostu uważam, że jest to bardzo ciekawe, czyli to będzie takie tłumaczenie trochę live, jak wyglądał ten świat tuż przed katastrofą, bo właśnie ta matka jego, tego Oke, opisała to. I tam jest tak, że było to w lecie. Nastąpiło. To jest bardzo ciekawe. Mamy pierwszą taką informację, że Atlantyda, czy Altland, że katastrofa nastąpiła w lecie, aczkolwiek do tego lata trzeba dodać, że tam praktycznie cały czas lato było. Europa miała zupełnie inny klimat, był klimat bardzo korzystny, bardzo taki umiarkowany, słoneczny, aczkolwiek zdarzały się przymrozki, zdarzała się taka jesień, ale ogólnie można powiedzieć, że to maksymalnie była taka jesień. I pisze tak, mówimy tu o dniach przed katastrofą. Całe lato słońce, czy też tego lata słońce kryło się cały czas za chmurami. I nie chciało się pokazać ziemi. Wiatry pozostały w swoich jaskiniach. To jest też niezwykle ciekawe. Czyli była cisza. Tak jak zauważcie, że jakiekolwiek tsunami, trąby powietrzne, jakieś huragany, poprzedza ich zawsze cisza. Zwierzęta się chowają, wszystko się chowa. Jest tak. Absolutna cisza. Jakaś chmura, nie widać, taka mgła się zebrała. Nie widać było słońca. Ich to zdziwiło, bo zawsze było słońce. Wszyscy wyszli przed domost i zaczęli to obserwować, co się dzieje. Dymy
z ognisk domowych unosiły się pionowo jak słupy. Nic, żaden, stały jak, dosłownie jak tutaj pisze, jak słupy drewniane. Nic się nie wydarzało. Powietrze było nieprzezroczyste i ten klimat, ta sytuacja zaczęła ludzi niepokoić, zabrała im ich radość. Tak można byłoby to przetłumaczyć. I w momencie, kiedy ta cisza doszła do swojego apogeum, zaczęło się coś dziać. Zaczęła się trząść ziemia. To był pierwszy taki, dosłownie pisze, pierwszy objaw, że cisza została przerwana, ziemia zaczęła się trząść. Tak, jakby zaraz miała umrzeć. Góry zaczęły się oddalać od siebie. Wyobraźcie sobie, że się nagle góry od siebie oddalają. Co się zaczyna dziać? Góry zaczęły się od siebie rozjeżdżać się od siebie. Ogień zaczął wychodzić z otworów. Inne zaczęły się zapadać pod sobą. Aldland, który nazywany przez marynarzy Atlantem, opuścił się w dół. Opuścił się poniżej gór i upadł w dolinę. Wszystko zalała woda. Wielu ludzi zostało zasypanych przez ziemię, przez tą kotłującą się ziemię. I spalonych wielu nie udało się wielu uciec od ognia, a potem przyszła fala wody. Nie wszystkie góry wyrzucały ogień, ale zaczęły płonąć lasy. Pamiętajmy, że jest to tekst, jego układ gramatyczny jest właśnie taki też, nie taki jakbyśmy dzisiaj pisali, to trzeba też mieć na względzie. Jest to troszeczkę tak inaczej napisane. Straszliwy wiatr zaczął pchać ten ogień. Cały nasz międzykraj, to jest też świetne słowo, cały nasz międzykraj, co w ich mowie dosłownie nazywał się Zwischland, z tego słowa jest Tyskland, tak mówią na to Szwedzi, nazywając Niemcy. I dzisiaj z tego słowa powstało nowoczesne słowo Deutschland, czyli Niemcy, a dosłownie ze starogermańskiego Zwischland, czyli kraj pomiędzy, cokolwiek to oznaczało. I ten cały kraj stanął w płomieniach. Lasy zaczęły się palić. Wszystko się spopieliło. Rzeki zmieniły swoje, zostały przestawione dosłownie. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że zmieniły korytarz, zostały przestawione i zupełnie gdzie indziej zaczęły wpadać. Powstały nowe wyspy, a w niektórych miejscach wysypał się piasek. I powiem wam, to jest niesamowite, bo jest to opis właśnie północnej części Niemiec w regionie St. Peter-Orgi, gdzie właśnie ten piasek można sobie do dzisiaj na tej plaży w St. Petersburgu podziwiać. Miliardy ton piasku, które znienacka zostały wyniesione przez jakieś ciało niebieskie, tak byśmy nazwali, które uderzyło w teren dzisiejszego Morza Północnego, żłobiąc taką rynnę geologiczną, która jest do dzisiaj widoczna, chociaż powiem wam, że w tym rejonie Morza Północnego, gdzie jest taka jakby podwodna płaszczyzna, nazywa się Doggerbank, tam było takie jeszcze też wgłębienie, które dzisiaj na skutek eksploatacji tego morza zostało też częściowo zasypane, ale to tak na marginesie. I teraz w następnej części pisze, że Ziemia 3 lata nie mogła się uspokoić, czyli przez ta katastrofa trwa 3 lata, były tam jakieś wichury i dopiero po 3 latach taki zaczęła swoje rany, powiedzmy, jeszcze rany było po 3 latach widać i wiele
krain i krajów zniknęło, zostało utopionych dosłownie, ale to może być też utopionych, też to słowo może znaczyć zasypanych, utopionych. Inne wynurzyły się z morza. Tyskland został do połowy pozbawiony drzew, czyli ta Europa, którą my tu mamy, straciła do połowy drzewa. Zresztą mówiliśmy o pniach drzew i tych resztkach, które są tutaj całe. No, w Parku Sowińskim, to pokazywaliśmy w ostatnim. Tak, na przykład. Tak. Na przykład. No i też następna taka ciekawostka jest, że opisuje, że jak się to wszystko uspokoiło, zamarła cisza. I nie było tej struktury, nie było domów, było wszystko spalone i ci ludzie zaczęły bandy chodzić, takich obdartusów dosłownie w poprzek i rabować, plądrować, czyli zauważcie, nastąpił chaos. Całe cesarstwo straciło kontrolę, przestało istnieć. Znaczy przestało istnieć centrum zarządzania, bo to jest też taki, to co Platon opisywał, ten właśnie koncentryczny układ stolicy Altlandów, to było centrum zarządzania. Zresztą ta budowa, ta koncentryczne, te kręgi są odzwierciedlone na uzbrojeniu, które zostało znalezione właśnie między innymi na plażach St. Peter Ording w postaci różnych tarcz, gdzie widać właśnie na tych tarczach takie koncentryczne kręgi. Jak się tej tarczy przyjrzymy, to zauważymy, że na dole w tej tarczy jest wejście do portu. Są takie dwa, jest każda tarcza ma okręgi i wejście do tego. To jest właśnie symbol armii Altlandów. To jest też niezwykle ciekawe i takie tarcze zostały masowo odnajdywane, zresztą do dzisiaj są odnajdywane na Morzu Północnym, gdzie archeologia jeszcze tak, o tej archeologii zaraz zresztą wam powiem, co tam się dzieje. Także widzicie, że niektórzy ludzie, pisze jeszcze tej Oralindzie, że niektórzy zostali jakby zniewoleni przez te bandy i musiały im służyć, inni pouciekali i cały ten po prostu świat, który oni znali, zniknął. Także widzicie, jest to niezwykle interesująca część, która nas naprawdę interesuje, ponieważ opisuje katastrofę. I teraz, gdybyśmy nałożyli tą Uralindę na przykład na ową Kalevele z Finlandii, czy też Snora. Snora, powiem wam, to nie jest może tyle kronika, tylko ja natrafiłem na takie coś, że według Snory. I ja tutaj powiem wam, że niektórzy uważają, że Snora to był ktoś, kto opowiadał o tym. Jakby nie było, to są już takie rzeczy, które będzie można się o tym... Mi się wydaje, że nie ma to takiego znaczenia. I tam znowuż pisze na przykład, że również z nieba runął ogień i to było tak potężne, że aż księżyc upadł na ziemię. Też można na początku sobie wyobrazić, jak mógł księżyc upadł na ziemię. Mógł, wystarczy, że oś nachylenia ziemi zmieniła swoje położenie i już mógł się księżyc nagle schować za horyzont gwałtownie. I to nachylenie tej osi, ta zmiana tego nachylenia tłumaczyłaby gwałtowną zmianę klimatu właśnie, który przeszedł z tego łagodnego klimatu, który w tym czasie panował, gwałtownie nastąpiła zima, można było tak powiedzieć. I też właśnie w tym Ragnaroku, Gylfaginningu i u Snora opisuje, że były od tego momentu noce bez księżyca, że strasznie ciężka zima nastała, zima jakiej nigdy nie było. Wyobraźcie sobie, Wikingowie przecież, jeszcze wtedy może nie nazywani Wikingami, przecież to byli, jak oglądamy sobie serię Wikingów, no to wszyscy w tych futrach łażą, zima, tam się te chłopy nie boją zimy żadnej, a tu nagle się okazuje, że oni się trzęsą z zimna, bo właśnie zimy takiej nie znali, to ona ich dopiero nawiedziła. I również tak jak w Uralindzie pisze o upadku rządzących, że rządzący zniknęli, upadli, nie było ich, chaos nastąpił na ziemi. Ciekawostką jest, że Oralinda Gylfaginning zwraca uwagę na jakieś ciało, które uderzyło z góry w to miejsce. Mhm. I powiem wam, że
one mają swoją nazwę i te ludy nazywają to ciało na przykład Fenrir, Surt albo Muspel. Jest jeszcze wiele innych nazw. Tutaj Grecy, powiedzmy, w naszej greckiej, żebyśmy się odnieśli do greckiej mitologii, ponieważ właśnie Grecy przejęli część tych mitów, to mielibyśmy Meduzę, czy też kometę, którą nazywano wtedy Tajfun lub też Tajfun i Feton. O, tak ją nazywano. Także jest to coś zupełnie niesamowitego. I teraz jeszcze, wracając do Oralindy, to powiem wam, że tam jest jeszcze wpisana data jej zatonięcia, tej Atlantydy. I dosłownie pisze, a był to rok 3449. Tylko to nam nic nie mówiłoby, bo według jakiego kalendarza. Więc tam owa mama owego Oke zaraz się poprawia i mówi, jest to rok, który odpowiadający temu kalendarzowi, który był wtedy, bo właśnie, bo ta będzie trzeba, że ten... Że, w tym miejscu nie wiadomo dokładnie, czy to syn wyjaśnia, czy, bo tam jest taka adnotacja, właśnie to jest ciekawe, że ten 3449 rok jest jako adnotacja tam w tym tekście wpisana, że on odpowiada to rokowi chrześcijańskiemu, ano, miłościwie panującemu. I teraz tu ktoś pisze 1193 przed naszą erą, co jest niezwykle blisko 1220 roku, ale też jest tam taka poprawka, bo okazuje się, że my wiemy do dzisiaj, że te kalendarze były z sobą niekoniecznie spójne i władcy sami kłócili się o to, czy jest to rok pański taki i owaki. Ja o tym też zresztą kiedyś materiał nagrałem, więc można powiedzieć, że było to, mógł to być rok też 1256 albo 1193, także widzimy, mamy dokładnie ten sam przedział tej katastrofy i mielibyśmy jakby wgląd w kalendarz owych Altlandów, którzy datowali według swojego jakiegoś nieokreślonego, nie mam punktu odniesienia, jako rok 3449, może trwania owego królestwa. I bardzo ciekawe rzeczy. Ja powiem wam, że tam jeszcze są opisane już teraz, jest też opisane w tej Oralindzie też, jak wyglądał ten świat tych Altlandów. To też jest ciekawe. Ja tu cały czas mówię Altlandzi, ponieważ ten świat, on wybija nas troszeczkę z tego snu o Atlantydzie, ponieważ my zawsze sobie kojarzymy Atlantów, wysokich blondynów z złotymi włosami, jakąś technologiczną, wysoko zaawansowaną kulturę, chociaż powiem wam, że była zaawansowana wysoko technologicznie, ale to polegało na zupełnie czymś innym, według mnie bardziej wiarygodnym, natomiast rzeczywiście dla tych ludzi był to powiedzmy naprawdę stopień zaawansowania technologicznego o wiele bardziej wyższy niż to, co potem tam w Europie zostało. Ale co ciekawe, tam wyróżniano też, owi Altlandzi mieli też kontakty z innymi narodami i wyróżniali trzy takie rodzaje, czy też gatunki ludzi, można powiedzieć. I to byli Lydia, ewentualnie Lyda, Finda i Fryja. I Lydia to byli Afrykańczycy, czy ludzie ciemnej karnacji, dokładne opisy, że mieli czarną skórę, że takie lokowane włosy, czyli były jakieś kontakty z tym. Oczywiście musiały być, więc oni dobrze o tym znali. Byli też Findowie, którzy później, powiem wam, spustoszyli częściowo ową już rozbitą Atlantydę, gdzie hordy ze wschodu nadeszły, to byli Findowie, to byli Azjaci. Też pisze o żółtej karnacji skóry, wspomina owa Oralinda. A Fryja, oczywiście od Frei, od bogini z dawnych czasów, byli to Europejczycy, którzy opisywani są często z niebieskimi oczyma i pisze w większości jasnymi włosami. Ciekawostką jest też, że w Oralindzie są
właśnie zachowane też prawa, jakie na owej Atlantydzie oni ustanawiali. I to jest niezwykle ciekawe, bo tam na przykład jest też wyregulowane, czy można dopuścić na przykład do małżeństwa między Lydia, czyli z Afryki, a powiedzmy jakimś synem Frey. Czy jest to możliwe? Oczywiście było możliwe, aczkolwiek musiały być zachowane zasady. I zasada była taka, że jeżeli taka córka owych Lydia, czyli tych jakaś czarna Afrykanka się tam dostała i zostało małżeństwo jakoś, zostali skojarzeni z takim, powiedzmy, Fryja, Europejczykiem, to ona już nigdy nie mogła wrócić do Afryki. I obojętnie, jaka to była rasa, musiała być odizolowana i tym dawano do zrozumienia, żeby nie doprowadzić do kontaminacji genetycznej. To jest niezwykle ciekawe. Uważano na to, co prawda nie broniono tam nikomu mieć dzieci, ale już stanowiło to taką barierę przed nadmiernym wymieszaniem się tych dwóch narodów. To jest utracenia tożsamości, tradycji i zatarcia, no właśnie. Tak się dokładnie dzieje. Widzisz, to są takie rzeczy. Jeszcze mogę powiedzieć coś takiego, że ona tam dalej, ta kronika opisuje, że 101 lat po tym całym upadku zaczęło się to wszystko uspokajać. Czyli zobaczcie, że ta katastrofa, 3 lata się tam trzęsła ziemia, 3 lata był chaos, później były te różne takie rozruby, bandy krążyły, dopiero się cała ta, powiedzmy, sytuacja zaczęła tak jakby stabilizować, była bardzo zła, ale stabilna 101 lat po tym upadku. Zaczęto zauważać, że się ludzie zaczęli jakby gromadzić konglomeraty, zaczęli wspólnie próbować zdać sobie sprawę, że tylko wspólną pracą będą mogli w tych warunkach przeżyć. Część postanowiła uciec właśnie i rozpoczął się tak zwany wielki trek, wielka wędrówka ludów, która ruszyła wzdłuż na południe Europy. I zobaczcie, 1200 historycznie jest to początek, gdzie zaczęto zauważać pierwsze takie wzmianki o powstaniu Grecji, czy też tego, co się tam w Grecji zaczęło dziać. To jest też niezwykle ciekawe. To było właśnie pokłosie tego, 100 lat po uderzeniu, czy po zniszczeniu, naród zaczął uciekać częściowo, ale część pozostała. Mało tego, byli też tacy, co uciekli, a później wrócili z powrotem, chcieli zobaczyć na to miejsce, powrócili z powrotem, wrócili takie koło, chcieli zobaczyć, co tam zostało. Także mamy tutaj niezwykłą historię i my o tej właśnie, dlatego ja to chciałem wam oczywiście tutaj przekazać w wielkim skrócie, bo to są lata różnych studiów nad takimi pismami i to może troszeczkę chaotycznie będzie wyglądać, ale my też jesteśmy ograniczeni czasowo trzeba byłoby naprawdę tu poświęcić takie detaliczne, zresztą nie jest to też naszym może zamiarem, aby absolutnie detalicznie coś tam pokazywać, tylko chodzi o to, aby zainteresować was wszystkich do wglądu właśnie w te starożytne kroniki, w Gylfaginning, właśnie w Ragnarok, to jest też powiem wam, dosłownie oznacza Ragnarok czas gorąca, spadający popiół z nieba, to jest właśnie Ragnarok. I jeszcze może też zobaczcie, Atlantis czy też Altland był przez niektórych nazywany świętym krajem, to jest też ciekawe, bo mieli pochodzić z niego bogowie z Asów, czy też bogowie z ogrodu, gdzie Asowie mieli przebywać i stąd też nazwa Asgard, ogród bogów z Asu, jak też Albowie, gdzie można to na polski przetłumaczyć, są to po prostu elfowie. Wszystkie to były takie półboskie istoty. Jest to naprawdę niezwykle ciekawe. Także ja się już tu namówiłem. Teraz zobaczymy, co tutaj mógłbyś dodać jeszcze do tego, może, bo ja też jestem ciekawy, z czym się spotkałeś, jakie są twoje... No tak właśnie w międzyczasie, jak mówiłeś, nie chciałem ci przekazać i sobie sprawdzałem konstelację na niebie około 200 rok przed naszą erą. Jest taka pozycja, akurat pozycja, no w lecie, jak mówiłeś, jeśli to się działo w lecie, to jest tutaj konstelacja Hydry, konstelacja węża. Trzeba byłoby to zbadać dokładnie, która z nich, bo ty mówiłeś też o Meduzie, prawda? Tak.
To była meduza, czyli kometa nazywana przez starożytnych. Ja może powiem tak, zobacz. A czekaj, ja sobie ją ustawię. To jest Algol, konstelacja Algol jest z meduzą związana. Ja właśnie to, ja wiesz, wykorzystam to na razie i powiem ci, jak nazywali starożytni w tym czasie, jak nazywali starożytni ową kometę. Więc w Egipcie nazywano to Sekmet, Set albo Tajfun. Grecy i Rzymianie nazywali Feton, Tajfun, Tyfeusz. I Tyfeusz dlatego, ponieważ oni, tak byśmy mogli z naszej strony powiedzieć, oni nabijali się z jednego władcy, właśnie z Faraona, który znał się, który swego czasu miłościwie w tym czasie więcej panował, Tuchoi Tom. I on po prostu, nie wiem dlaczego się z niego naśmiewano, ale może był jakiś powód, my nie wiemy. I dlatego tak nazywali go Tyfeusz na tą kometę. Czyli widocznie nie był zbyt dobrym władcą, skoro kojarzono go właśnie z takim nieszczęściem. Na terenie tu Europy nazywano tą kometę, no to już tu wspominam, ale jeszcze są takie nazwy jak Fentir, Fentis, Wolf, czyli taki wilk jakby, Muspili, jak i też Surt. W Babylonii, czyli Babylon, Asyria, nazywali to Anat i co ciekawe, Tiamat, to jest też bardzo, bardzo ciekawe. Perzowie mówili to Gojszar, Tistra, Azji i Dahak, a w Indiach nazywano to Gojczar też, tą kometę. To wszystko się w tym czasie dzieje. A w tym właśnie roku 1219 to panował niejaki faraon Merafet. Takie są tu moje notatki, bo to właśnie ciekawie, co się działo na świecie oprócz tego. Bo również i Egipt poczuł to uderzenie. Przypomnijmy, że już kilka lat później już się zmagali władcy Egiptu z nacierającymi hordami na Egipt, właśnie tych uciekinierów, którzy plądować zaczęli. Tak, właśnie z północy. Ramzes III dopiero położył kres tym wszystkim. Także jest to naprawdę ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o próbę wyjaśnienia, kiedy to wszystko było. Także rok 1220, 1222, około tego, 1198, to można tak to zaokrąglić, to jest moment, w którym mamy geologiczne uderzenie jakiegoś ciała niebieskiego w rejonie dzisiejszego, powtarzam, dzisiejszego Morza Północnego. Tak jak w Uralindzie pisze, zmienił się bieg koryt rzek i tak dalej, to do dzisiaj wiemy, spójrzmy na topografię, mamy właśnie większość rzek europejskich, tych wielkich, które wpadało do Morza Północnego, kiedyś wcale nie wpadało tak od razu, tylko łączyło się gdzieś tam z rzekami na terenie dzisiejszej Anglii czy też Wielkiej Brytanii i dopiero tam dalej szło sobie gdzieś do morza. Także mamy gigantyczną katastrofę, która się tu wydarzyła, która zniszczyła, czy też pogrążyła w odmętach taki twór, których mieszkańcy Europy w swoich dialektach później nazywali Altland, czyli stary kraj. I jeszcze dodam, że właśnie wspomnieliśmy o tych tarczach i tych koncentrycznych kręgach, to ja jeszcze powiem, że nazwa Troi i Troja, zauważcie, że niektórzy badacze próbują Troję jako Atlantydę, czy też identyfikowali, czy mieli zidentyfikować jako również stolicę, jako tą centrum, właśnie tą Atlantydę, chociaż tutaj no, troszeczkę nie pasowałoby pogrożenie się jej w odmętach, bo Troja została, jak wiadomo, zniszczona przez słynną wojnę trojańską, natomiast co ciekawe jest, mało kto wie, co to oznacza Troi, czy też Troja. Troja oznacza gród okrągły, budowany z koncentrycznych kręgów. To jest Troja. I tak właśnie te narody północy, wikingowie, jak budowały taki gród, to mówiły, budujemy Troje, czyli zamek, no, warownię drewnianą, bo właśnie zdmuchnęło wszystko, drewno było najlepszym, najłatwiejszym budulcem, oczywiście tam było wzmacniane kamieniami i tak dalej, jak się dało, ale zaczęto robić takie troje i takich troi jest na terenie Europy tysiące, resztki takich właśnie. Co ciekawe, powiem wam, że kiedyś Däniken ukazał takie właśnie troje, które się ciągną od Danii aż do
na południe Europy, przez całą Europę w jednej linii, wszystkie budowane z koncentrycznych kręgów i ta linia przechodzi zadziwiająco blisko przez krater tego uderzenia, tego meteorytu. To jest taka ciekawostka tak na boku dotycząca tej... No powiem ci z ciekawości, że ta głowa meduzy, jak starożytni obserwowali, załóżmy, jakby obserwowali spadający meteoryt i za nimi ciągnące się takie smugi czy włosy ognia, tak, mogliby utożsamiać to z wężami i tutaj... Dokładnie. Przeczytałem ci tylko... Algol zwany również Beta Persei to gwiazda zmienna, zaćmieniowa, znajdująca się w konstelacji Perseusza. Jest to jedna z najjaśniejszych gwiazd swojej konstelacji i jest łatwo widoczna na niebie nocnym. W historii Algol bywała związana z różnymi mitami, legendami, wierzeniami. Mitologia grecka, w mitologii greckiej konstelacja Perseusza jest związana z bohaterem, którym samym imieniem, który zabił Meduzę, jedną z trzech gorgon, potwory o kobiecych twarzach i wężach zamiast włosów. Meduza miała zdolność zamieniania się w kamień każdego, kto spojrzy w jej oczy. Algol bywa interpretowany jako głowa Meduzy trzymana przez Perseusza. Gwiazda symbolizuje zło i nieszczęście, a jej nazwa pochodzi od arabskiego wyrażenia Ras al-Ghul, które oznacza głowa demona lub głowa zła. W astrologii Algol był używany za jedną z najbardziej nieszczęśliwych gwiazd na niebie z powodu swojej związanej z Meduzą symboliki. Gwiazda ta była interpretowana jako złowroga, niebezpieczna, a związana z przemocą i katastrofami. Inne kultury, Algol był również obiektem zainteresowania w innych kulturach, w starożytnym Egipcie. Algol i inne gwiazdy konstelacji Perseusza były utożsamiane z bogiem przewodnikiem umarłych Anubisem. W kulturze chińskiej Algol był zwany jako Ceich She, co oznacza składający się na niebie, odnosząc się do charakterystyki gwiazdy jako zmiennej, zaćmieniowej. No także, także ten Algol ścinał głowy, czy można powiedzieć, jak ścinał lasy albo drzewa, które się kładło jak zapałki, był związany też z jakimś takim ścięciem czegoś, przecięciem czegoś na pół, bo w astrologii Algol jest to po części też zahacza tą konstelację krytyki, które symbolem jest miecz albo jakieś ostre narzędzie, symbolem jest ogień, czyli żywioł tutaj tej krytyki to jest ogień. I zauważ, że tak dokładnie właśnie w Ragnaroku jest to opisane, że ta głowa z góry spada otoczona mniejszymi głowami, czyli tymi wężami i tym ogonem. Tam jest też opis w Gylfaginningu, gdzie ta głowa ciągnęła za sobą taką spiralę, taki warkocz i mniejsze głowy, które tu i ówdzie gryzły tą ziemię. Czyli jest to naprawdę niesamowity opis i dla mnie nie są to żadne poetyczne historie. To jest właśnie opis katastrofy, która nawiedziła północną Europę, niszcząc tamtejszy porządek. Ja jeszcze tutaj szukam w moich notatkach, bo chciałbym wam pokazać jeszcze taką rzecz dotyczącą jeszcze Uralindy, ale powiem wam, że tutaj jest tego tyle, że ja już widzę po naszej rozmowie, że tu nie pomoże nic dzisiaj, ponieważ ja powiem wam tylko, dlaczego ta Uralinda jest tak... W tej Uralindzie, w samej Uralindzie pisze, że ona nie będzie, będzie niechętnie przez władców jakby propagowana, czy wręcz blokowane jej dalsze kopiowanie. I żeby ten syn, czy synowie, czy jego powiedzmy potomkowie tego Oke, żeby oni się zdawali sobie tego sprawę i żeby mimo to ją pisali. Dlaczego ta Uralinda była tam zakurzona, wstawiona? Ponieważ tam były te prawa Atlantydów, czy Atlantów byśmy dzisiaj mówili, czyli jak ta struktura tam wyglądała, jak kto zarządzał, jak to się tam działo. I tam jest taka ciekawostka, tam pisze, że władca panujący miłościwie miał obowiązek dbać o swoich obywateli, co naturalnie pod jakąś tam związany był po prostu takimi prawami, że dobro obywatela było dobrem najwyższym i to się po prostu nie podobało władcom, że cokolwiek by się nie stało, każdy obywatel miał
prawa nie było bezprawnych, nie było tak jak później tak zwani pańszczyźniani, czy ktokolwiek, czy niewolnicy, nie niewolnicy, ludzie, którzy należeli do pana i tak dalej. Nic takiego tam nie było. Byli też niewolnicy, łapano niewolników, trzeba było się wykupywać oczywiście, ale jako obywatele wszyscy mieli pewne prawa i tam w tej właśnie Uralinie te prawa są sformułowane, to się tym władcom nie podobało. I tam właśnie jest też wzmianka, że będą próby zatarcia tego pisma, tych praw. I rzeczywiście zobaczcie, że jeszcze bo pierwszy po tej katastrofie, ta Troja pierwsza, która została wzniesiona, już taka betonowa, kamienna, to jest na wyspie Texel w Holandii została zbudowana. Właśnie, zobaczcie, Niderlandy, kraj, który osunął się poniżej poziomu morza, jest w depresji właśnie. On wtedy to tąpnęło i on upadł. Woda go zalała i do dzisiaj oni mają tam z tym problemy. I tam zbudowano pierwszy taki właśnie kamienny po tej katastrofie, jakby próbowano odnowić, próbowano właśnie zrobić takie centrum zarządzania na tym na wyspie Texel, gdzie właśnie były zgromadzone tak zwane teksty i stąd właśnie niektórzy twierdzą to słowo, że tekst to jest właśnie to, stąd to mówimy, że gdzieś tam tekst był, zachowane są teksty właśnie na Texel. Tam były materiały, to co ocalało, zebrano wszystko do kupy, to co gdzieś tam poznajdywano, jakkolwiek jakieś powiedzmy dobra kultury czy pozostałości i właśnie te prawa, tą wiedzę, która gdzieś tam, jak owa Uralinda z wody wyciągnięta, odsuszona na tej wyspie jeszcze próbowano to odbudować i powiem wam, że działało to do roku 1200 czy 1300 któregoś naszej ery już, gdzie została ostatnia wieża spalona jako symbol właśnie niezależności, symbol jakby takiego przywiązania do prawa dla wszystkich. No jeszcze w dodatku okazało się, że zarządzała, czy miała pod opieką te wszystkie pisma, oczywiście pani, która posiadała wiedzę, czyli można powiedzieć wiedźma, która niestety została spalona, no bo tak nie mogło być, żeby ktoś taką wiedzę pilnował. Zresztą to godziło w interesy różnych innych, powiedzmy, tamtejszych władców, także naprawdę niezwykle ciekawe. Zauważmy, że to wydarzenie właśnie spowodowało jakby koniec tej epoki, koniec kultury, koniec zarządzania takiego, jakie było przedtem, a wygenerowało właśnie tą Europę, zaczęło generować tą formę tych kultur europejskich, które my dzisiaj znamy i do których my docieramy, czyli powiedzmy te dwa główne takie bloki, byśmy mogli powiedzieć Słowianie, Germanie, Skandynawowie i ci wszyscy inni, Celtowie, Keltowie, Langobardzi, Zaksowie, cała plejada jeszcze innych, to są właśnie pokłosie, to są te ogniska, które tych ocalałych, które zaczęły tu i ówdzie wypływać i zaczęły się łączyć w grupy po to, aby przetrwać, ponieważ duża część po prostu uciekła na południe, gdzie były korzystne warunki, gdzie był podobny klimat, który oni właśnie, do którego byli przyzwyczajeni i nagle nic z tego, nic owego, powstaje Akropolis, powiedzmy już tak, przyspieszając to, powstają miasta, powstają akwedukty, to zostało zabrane. Może nam się uda, przepraszam cię, przerwę właśnie to, co o tych haplogrupach rozmawialiśmy i to, co wspomniałeś teraz o Troi, to idealnie pokrywa się z haplogrupami występującymi w Uralindzie, czyli tam była i J2, I2, E1, B1, które potwierdzają się tutaj u Trojańczyków. I tutaj ci tylko przeczytam, że jedna z hipotez dotyczących pochodzenia Etrusków sugeruje, że Luten wywodzi się z obszaru Anatolii, i który, tam właśnie też są te haplogrupy, wiesz, o to mi chodzi. Anatolii, regionu dzisiejszej Turcji, gdzie znajdowała się Troja. Według tej teorii Etruskowie mieliby być potomkami Trojańczyków, którzy opuścili swoje miasto po jego zniszczeniu i założyli nową cywilizację na terenie Włoch, czyli tutaj tych pierwszych sześciu władców rzymskich, Etruskowie. Ta teoria jest oparta na podobieństwach kulturowych i artystycznych między Trojańczykami a Etruskami oraz na niektórych podobieństwach językowych. Naukowcy są jednak podzieleni co do tego, no to jak zawsze oni są podzieleni. Związek z mitem Eneasza
tutaj Wirgiliuszem, który był Trojańczykiem, który według legendy uciekł z upadłej Troi i wędrował przez Morze Śródziemne, aż osiedlił się we Włoszech. Jego potomkowie mieliby założyć Rzym, chociaż Etruskowie nie są bezpośrednio wspomnieni w Eneidzie. Mit ten pokazuje, że istnieje pewien związek między Trojańczykami i starożytnymi Włochami. Włosi to nie byli oczywiście ci Włosi, co dzisiaj są. Italczycy, tam były te różne, wiesz, te plemiona we Włoszech tak samo, nie? Także tutaj to są te psychokinetyczne nazwy, które dzisiaj naprawdę ciężko to zrozumieć, ale tak jak u nas dzisiaj ciężko zrozumieć, że kiedyś nie było granic. Kiedyś jeszcze nie było w ogóle paszportów i jak wchodziły powoli te paszporty, to ludzie się dziwili, co oni chcą, jakieś zdjęcie, opis, nazwisko, imię, co to szok po prostu, nie? Ja jeszcze powiem tak, bo tu właśnie zauważyłeś, wspomnieliśmy o Rzymianach, Etruskach, Grekach i innych. Tu trzeba powiedzieć, że my dzisiaj mamy też w naszej wyobraźni, przez naszą kulturę, przez filmy, czy choćby produkcję Hollywoodu, gdzie widzimy filmy, czy na przykład Quo Vadis z lat 50. Zobaczmy sobie, jacy Włosi tam są. Typowo, jak przedstawimy sobie Włocha czy Greka, to są zawsze ludzie o takiej ciemniejszej karnacji, o takich troszeczkę arabskich, powiedzmy, rysach. Na przykład tego w ogóle nie było. Zobaczmy sobie podobizmy cesarzy rzymskich i innych, jak oni wyglądali. I tego wszystkiego, wszyscy Grecy, to byli wszyscy biali ludzie. To była cała masa, to była ta właśnie... Ten trek wielki, który tam uciekł, schował się przed katastrofą, zaczął tam zakładać swoje na początku kolonie. Oni wiedzieli o tym, że tam takie miejsca są. Wiedzieli, tam był w tym samym czasie, kiedy Altlandzi tutaj, powiedzmy, rządzali tą Europą, tam były już takie, się zaczęły powoli tworzyć i to były ich takie jakby, no nie kolonie może, ale takie filiale, byśmy mogli powiedzieć, do których oni później masowo uciekli i zaczęli tworzyć od nowa wszystko. Zobaczmy, przecież potem nastąpił wielki powrót i cała ta inwazja Rzymian na Europę, przecież co to było? To nie było, oni nie szli tak, żeby o, zobaczmy sobie, co tam w tych gąszczach Europy jest tam, przedzierajmy się z mieczami w zimie, w mrozie, bo jest fajnie. Nie, oni szli zobaczyć, co zostało z Altlandu. Co tam ocalało jeszcze. Zebrali siły, wiedzieli, gdzie idą i w tych swoich pięknych, szczotkowanych hełmach ruszyli z powrotem na północ, aż z zamiarem właśnie, zobacz, opanowali właśnie Anglię i pozostawili w niej różne swoje budowle, założyli Londyn, Londynium słynne i tak dalej. I oni już wspominali o budowlach, o tajemniczych korytarzach, o tym, co tam, spodziewali się czegoś więcej. Niestety okazało się, że ich mapy nie pasowały, inna była topografia, inne warunki, nie było tego, czego się spodziewali i w końcu siłą rzeczy też ta inwazja, no tam oczywiście jakiś czas przebywali, dosyć spory, zbudowali nawet granice wzdłuż Renu, słynny Limes, oddzielili właśnie się, ponieważ już wiedzieli, że dalej nie ma sensu iść, zresztą ich kronikarze również przestrzegali od wpłynięcia tam na morza. Piachy, wiry. No wyobraź sobie, płyniesz statkiem i nie masz GPS, nie masz topografii dna morskiego i nie wiesz tutaj, co się dzieje, nie? To jak możesz płynąć... Dokładnie. Nawigowano wzdłuż brzegów, a topografia się zmieniła i nie pasowała im. I też ludzie, to co się wykształciło tam później, gdzie nazywali tam byli barbarzyńcy, ludzie z dzinami i tak dalej. Tak, bo tam to według nich barbarzyńcy, bo nie mieli takiej, powiedzmy, no oni musieli wszystko rozpocząć od nowa. Oni stanęli z niczym, można powiedzieć, stanęli w samych spodniach i w sandałach i zaczął padać śnieg. Więc cóż robić? Ty możesz ognisko w najlepszym wypadku rozpalić, chować się, spadły deszcze, w ogóle się kompletnie wszystko zmieniło. I sam przecież tamtejsi kronikarze, którzy tam przybyli na to miejsce, bo również to nie jest tylko Platon, który to opisywał. Wiele ciekawskich po przeczytaniu tego eposu starało się tam dotrzeć, gdzie właśnie szukając inspiracji w różnych egipskich kronikach, które jeszcze coś tam zachowały i tam przestrzegano wszystkich, żeby tam nie ma sensu, tam utoniecie, tam są wiatry, tam albo w bagnach zatoniecie, zjedzą was komary, albo utkną wasze statki na mieliznach i się stamtąd nie wydostaniecie. I rzeczywiście niektórzy... tam popłynęli, szukając Atlantów, szukając Hyperboreów i nikt im nie mógł udzielić żadnej rady. Nie ma żadnych Hyperboreów. Zobacz, jacy mocno Duńczycy byli
wracając, przepraszam, do tego, co mówiłeś o tych blondynach, tych Grekach i jak to sięgało cała Afryka Północna, co wspominaliśmy o tych Berberach też, nie? Którzy miałem niebieskie oczy i blond włosy, to co wspominałem w ostatnim odcinku, że linia genetyczna mojej mamy idzie do Egiptu i tam do tego plemienia Shiva Oasis. A był bardzo ciekawy wątek, co mnie tak trochę rozśmieszył. Jak pamiętasz zaginięcie tej dziewczynki Medellin, czy Madeleine, która zginęła w Portugalii, zaginęła i ją cały świat szukał. No, rozpłynęła się w powietrzu i rodzice tam, no po prostu tą sprawę do dzisiejszego dnia jej nie znaleźli, tej dziewczynki. A ona miała taki ładny wygląd, taki wiesz, nordycki, niebieskie oczka, blond włoski, taki ciemny blond można, ale... No i jakieś kamery w Algierii czy w Maroku uchwyciły kobietę, która prowadzi to dziecko, kobietę taką jakby wiesz, muzułmankę w tych ustach, a prowadzi to tą jasną oką i blond włosach dziewczynkę. I ja mówię, że przecież tam jest dużo Berberów, to nie jest ewenement, bo kamery dziennikarze się zaczęli rozpisywać, co ona tam robi, prawda, w tym Maroku czy Algierii. A ja tak akurat do żony mówię, no to oni się dziwią, jak nie wiedzą, że tam są te geny, tam jeszcze zostały. Dokładnie, co jakiś czas się takie coś pojawia, to są właśnie pokłosie. Ja cały czas, już wielokrotnie zwróciłem na to uwagę, zobaczmy, jakie, co tam na tych świątyniach jest wyryte, jaką mową, jest taki, dlaczego na przykład, tam było wiele takich ruchów, dopiero właśnie kiedy po tych różnych wojnach, napaściach, kiedy jedne nacje ustępowały innym, nachodziły na te puste, powiedzmy, miejsca. Najlepszy przykład to są właśnie Perzowie, którzy mieszkają na terenie Iranu, ale dlaczego nie Irańczycy, tylko Perzowie tam mieszkają? Tak, bo Irańczycy tak. Się uprowadzili, a weszli tam Perzowie. No właśnie. Dlaczego Egipcjanie mówią po arabsku, a nie po egipsku? Ponieważ nie ma już Egipcjan, są tam Arabowie, którzy weszli. To trzeba sobie zdać z tego sprawę. I później też, to był też to, co zauważmy, że w tej Uralindzie tam pisało, że oni przestrzegali przed wymieszaniem się narodów, gdyż to może doprowadzić do upadku kultury. Ja już to pozostawiam na bok, ten temat, czy to doprowadzi, czy nie doprowadzi, natomiast de facto jest takie, że te narody zostały wymieszane, bo dzisiaj jak spojrzymy na przeciętnego Włocha, na przeciętnego Hiszpana, na przeciętnego, to są zupełnie, powiedzmy, że widać, że to jest, się mówi, o, to typowy Hiszpan, o, to typowy Włoch, wyglądał jak Włoch, wyglądał... To dzisiaj się tak mówi, tak. Nie dzisiaj się tak mówi, tak. Wcześniej zupełnie to inaczej było. My to... Ten świat, właśnie ja zwracam uwagę na to, że to, co ja o tym świecie się dowiaduję. Ja o tym świecie się dowiaduję, to co studiuję, wręcz mógłbym tak powiedzieć, ukazuje tą Europę zupełnie inaczej, zupełnie innej perspektywy. Tak samo, jeżeli chodzi teraz o to, bo my tutaj dzisiaj zaczęliśmy te Uralindy, żeby właśnie zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o Atlantydzie, o tym tajemniczym kontynencie, gdzieś tam są jeszcze inne kontynenty, tajemniczy kontynent Mu na przykład, Lemuria i różne takie historie, ale tutaj zaczyna się coś, że można coś złapać, coś dotknąć, można dotknąć tą kronikę, to jest dopiero początek, gdzie od tego można zacząć. Mamy kronikę, która opisuje katastrofę, która opisuje upadek pewnej kultury europejskiej, która nazywa się Altland, gdzie cała korzenie tego słowa toną jeszcze w dalekiej przeszłości i kiedyś jeszcze pisano o tym Atalt, co oznacza należący do Atlasa. Widzisz, też wspominałeś o górach Atlasa, gdzie są też góry Atlasa. Się ciągnęło. Land, czyli kraj między, pomiędzy, a pomiędzy. I to pasowałoby dokładnie do tej przestrzeni. To pokażemy nazwy, później mapę tą Afryki, która była, może to właśnie było przed to, co Uralinda opisuje. Wszyscy wcześniejsi kronikarze Afrykę przedstawiają tak, Herodot właśnie tutaj jako Libię, prawda? To, co powiedziałeś, tak. ten lud, który poszedł tutaj na południe i... Lebu. Nazywali się kiedyś Lebu. Tak, no i tutaj... I zobacz, że nawet jest Libia, ale też jest Lebanon, czy tam Libanese, też bardzo podobnie. No i tutaj to, na tej mapie pokażę... To są pokłosia nazw.
to są pokłosia tych nazw, które zostały. Inni ludzie tam weszli do tego kraju. Zobacz, to są wszystkie nazwy, w których język jest w większości arabski, a nie lebo. Nie mówią po lebo czy po jakiemuś. To jest na terenie, który zawsze mówią, że to jest ich od wieków, ale w rzeczywistości mówią językiem obcych. Czyli tych obcych, tam, tak. Wiesz, ale za 100 lat w Niemczech, gdybyśmy się przenieśli w czasie za 100 lat, moglibyśmy się obudzić z poczuciem, jak się zapytasz młodych ludzi, co to za kraj, to ci powiedzą, że to jest islamski kraj na przykład i dla nich to będzie całkowicie normalne coś, nie? Tak. Nikt by się cofał w czasie do tyłu i będzie tam mówił, że, bo to widzę, że taką to drogą idzie, że jeśli mass media głównego nurtu będą mieć taką jedyną narrację i nie będą dopuszczać innych, wiesz, jakichś takich opinii, to będzie taki jednokierunkowy historia w jedną stronę, że po prostu, no to tak dzisiaj. Ona zatoczy absolutnie koło. Zauważ, że będzie dokładnie tak samo, właśnie tak jak ty mówisz. Potem będzie, że będzie to kraj islamski, czy będzie taki, czy owaki, ale będzie na pewno inna karnacja ludzi, się wszystko pomiesza i nikt już nie będzie za 100, 200, 300 lat wiedział, jak wyglądał prawdziwy Nordyk, tak już byśmy powiedzieli. Albo no tak. Jak wyglądał prawdziwy Słowianin. Nie, ja ci powiem tak, więcej, że nawet wygląd Arabów się może zmienić już całkowicie. Tak. Też, że nikt nie będzie wyglądał, jak Arabowie wyglądali. Także to jest, dwie strony to działa. Indianie, ja kiedyś pisałem taki artykuł Indianie nasi bracia i też na bazie tych badań genetycznych stwierdzono, że to te dystanse czasowe tych mutacji i stwierdzono na bazie tych mutacji, że był jakiś lud z Europy, który popłynął do Ameryki Północnej, osiadł, zmieszał się z lokalną, rdzenną, czerwonoskórą ludnością i to nie już jest taka typowo czerwona skóra, jak diabeł wcielony, tylko pomieszana z białymi. Zauważ, że właśnie w owej Uralindzie w Kronice jest taki epizod właśnie napisany. Ja to troszkę wspomniałem o tym słynnym Tunisie, który uciekając, ponieważ trzeba sobie zdać jeszcze jedną taką sprawę, że Altlandzi prowadzili handel morski z południem, z Egiptem, z całą tą dzisiejszą północną Afryką i kto wie, czy nie jeszcze dalej. Znali też, wygląda na to, że były też kontakty z kontynentem amerykańskim, ale my o tym kiedy indziej powiemy sobie. Natomiast dzisiaj tylko zaznaczymy, że właśnie tam wiele lat już po tej katastrofie przypłynęła nagle flota z powrotem w to miejsce, mniej więcej, bo oni też zobaczyli jeszcze zupełnie coś innego, ale wygląda to inaczej, chcieli też zobaczyć, byli ciekawi i wysłano to statek handlowy. Jak się okazało, przyjechali po miecze ze stali, po miecze z żelaza, bo chcieli, byśmy tak kolokwialnie mogli nazwać, nastukać tam Egiptowi, więc trzeba było mieć coś, a wiedzieli, że Atlanci produkują znakomitą właśnie metalurgię, tu w północnej Europie się rozwija. I to właśnie, to jest ten skok technologiczny, to była różnica Atlantów nad innymi. Kiedy wystarczyło mieć mocny miecz. Brązową, tak. A ty masz miecz żelazny, no to wiadomo, twoja armia zakuta w żelazo i w tarczę zetrze się z armią zakutą w brązowe, no to będzie starcie wiadomo, jak się takie starcie skończy. I oni popłynęli tam, zobaczyli, że tam się coś jednak dzieje, że ktoś tam funkcjonuje, kupili od nich te miecze, powiedzieli się po prostu, to jest też ciekawe opisane, że przypłynęli i mówiono tym samym językiem, oni się po prostu, co się dzieje, jednak przetrwaliście, od razu nawiązano kontakt, się zaczęto wymieniać informacje, że jednak myśleliśmy, że już tu nic nie ma, a jednak jesteście. I ten Tunis później po rozmowach kilkakrotnie jeszcze tam pływał i później powiedział, że jednak rezygnuje z tego interesu, że tak powiem tutaj i on ma zamiar część tej floty odbić na zachód i popłynąć właśnie na zachód, tam, gdzie kiedyś też handlowano. I można, ja nie chcę mówić, że tak było, ale można wywnioskować, że właśnie w Tunis popłynął właśnie w kierunku Ameryki któreś tam, może właśnie owych Karaibów, to jest też właśnie, też wspominaliśmy o tym, co to znaczy słowo Karaibe. To jest też tutaj pochodzące z północnej części Europy, a oznacza białych ludzi przychodzących ze wschodu.
biały ze wschodu dosłownie, Karaibę, biały ze wschodu i mamy też Morze Karaibskie i Karaiby i całe Haiti, Kuba i tam inni. I to jest właśnie, tam miał ten Ownis, pojechał i tak jak ty wspominałeś też o tym genetycznych różnych pokłosiach, również i tam w Ameryce Południowej mamy ślady genetyczne absolutnie białych ludzi, nawet całe plemiona były indiańskie, które nawet do dzisiaj jeszcze tam istnieją, o tym też może kiedy indziej, to są takie pokłosia tego wydarzenia, czy Uralinda jest w takim razie tylko kroniką odpisaną od odpisanej. Rzeczywiście, gdy się odpisuje, powstaje taki głuchy telefon i na pewno dostały się tam różne rzeczy i wiele rzeczy jest może tak mniej istotne, ale ten główny nurt, ten pień tej katastrofy, ten opis, który dokładnie opisuje wydarzenia, które wydarzyły się właśnie 3250 lat temu tutaj na naszym kontynencie europejskim, zakończyły kompletnie pewną kulturę, zakończyły pewien stan. My naprawdę żyjemy jak ta muszka owocówka. Myśmy nawet w ostatnim odcinku, bo mnie znajomy pytał, że ja pokazaliśmy taką mapę, gdzie druidzi byli powiązani taką strzałką tutaj w Chaldei czy Babilonie, tutaj tej wiedzy astrologicznej. Tylko my nie wiemy, ile razy, w którą stronę była ta migracja, bo to mogło być, wiesz o co chodzi, z tego Albionu z powrotem uciekali na południe, tam do Afryki Północnej, prawda? Potem tak. Na Bliski Wschód, potem z powrotem wiedzieli, gdzie mają wrócić, jak się tam uspokajało za 100 lat, a potem znowu cyklicznie, znowu się coś wydarzyło, to może znowu poszli. No ostatnio, znaczy to ci wspominałem, że natrafiłem na taką kronikę, jak Duńczycy wojowali z Anglosasami, jak jeszcze tam nie było tego Królestwa Wielkiej Brytanii i tam się te wszystkie plemiona ze sobą boksowały, to Duńczycy po prostu w tej jednej kronice pisało, że oni, że to były ich tereny po prostu i kiedyś, teraz muszą płynąć statkami tam, a wcześniej po prostu się przemieszczali na lądzie. O suchej nodze można poprzeć. Tak. Zauważ, że to, co wspomniałeś o tych trekach tam i z powrotem, zgadza się, bo ta taka gwałtowna ucieczka, ta emigracja z północy na południe, to właśnie była w roku około, i to jest też właśnie, tu już pomijając kroniki, pomijając jakieś, powiedzmy, opowieści takich jak ludzi w kapeluszach i tak dalej, odrzucając to na bok, to historycznie jest ten trek, gdzie właśnie ta emigracja około roku 1220, a już rok później, 1219, już były pierwsze starcia w Egipcie z tymi tak zwanymi jakimiś hordami, które tam rok czasu potrzebowały, żeby dotrzeć. Ale jeszcze przedtem trzeba powiedzieć, że była jeszcze jedna wędrówka, może nie wędrówka ludów, ale taka mała emigracja, no trudno powiedzieć, bo ona się odbyła jeszcze przed katastrofą, co świadczy o pewnym ruchu handlowym, że też niektórzy ludzie się po prostu przeprowadzali tam. To był taki pierwszy trek, później był ten imigracyjny trek, a później jeszcze to, co właśnie ty mówisz, że w tom i potem Rzymianie wracają z portu, ale jeszcze w międzyczasie była druga, mniejsza katastrofa, tam drugi raz uderzyło ciało niebieskie. Właśnie jaki pech, można było powiedzieć, to już było w roku 600 naszej ery mniej więcej, czyli o wiele później. Że druga, tak? Powtórzona? Tak, ta druga powtórzona, ona była mniejsza, miała mniejszą skalę, ale również tam, dlatego ta zima się wydłużyła, gdzie później też niektórzy archeologowie nazywają to jako tak zwane ciemne stulecia, bo tam znowu coś spadło i to też jest zaznaczone właśnie w kronikach Williowa, na przykład jest ta właśnie katastrofa opisana. Bardzo podobnie opisana, ale w mniejszej skali i tam też. Ja ją mam tu w notatkach, ja zerknę na nią, tylko muszę ją teraz z powrotem gdzieś znaleźć, bo my tutaj bardzo, o patrz, i mamy. Mówisz i masz, więc ja tu mogę powiedzieć, że ta druga katastrofa dokonała się 1880 lat po tej pierwszej. I według, tu też trzeba znowu pewne kalibracje zrobić. Jeżeli przyjmiemy ten rok 1222, no to będzie to plus 680 tutaj. I tu bardzo podobnie jest to opisane, także tu nie będziemy może już tak się aż powtarzać, bo to bardzo, bardzo podobnie, wiatr, uderzenie, było to podobne. I też to miało taki skutek, że
te nordyckie narody właśnie jeszcze bardziej się niektóre tam rozprzestrzeniły po Europie, dlatego że zobacz, jak jest uderzenie, to znowu się ludzie rozpierzchną kawałek. Oni już tak aż daleko się nie rozpierzchli, jak za tym pierwszym, bo to było mniejszej skali, ale zanotowany jest właśnie ten wstrząs i potem nagle tu i ówdzie znowuż takie pełno osad powstaje archeologicznie. Ja pamiętam, rozmawiałem kiedyś z archeologiem w Polsce, jeszcze będąc, i on opowiadał mi o znaleziskach, kiedy w Polsce zaczęto masowo drogi rozbudowywać, budować autostrady, to kiedy traktory spychacze spychały te warstwy ziemi, to natrafiało się właśnie na takie osady rozbite chaotycznie, jakieś takie osobne, mówiono, że może rodowe, nieduże, liczące bo 50 do 100 osób, paleniska, grody właśnie koncentryczne. Ja się spytam, i kto to był tam, jak się klasyfikuje, kto to, jak archeologia uważa, kto to był, więc on tam twierdził, że było to, była to kultura nieznanego pochodzenia, presłowiańska, jakaś, tak to po prostu określano. Dlatego, że nie było żadnych jakby, można było powiedzieć, takich konkretnych dowodów, że byli to tacy albo owacy, co świadczy właśnie znowuż o takim uderzeniu. To był właśnie, to są takie pisma właśnie tego Fretoryka i Williowa. To jest też ciekawe, bo świadczy o tym, że tam się cały czas kotłowało. I w ogóle, jeżeli chodzi o ten region, gdzie ta Atlantyda miała być, czyli wspomnieliśmy o wyspie Helgoland i tym właśnie całym terenie, to tam też ta wyspa nie mogła się, tam właściwie nie było nigdy spokoju, aż do teraz tam nie jest spokojnie, bo tam są takie fale i takie sztormy, że ja tam byłem, to powiem wam, że raz przeżyłem taką nawałnicę, że ja aż sam uciekałem, powiem wam, biegłem przez wyspę, plecakiem, naprawdę biegiem, ile sił w kaloszach, można było powiedzieć, żeby się schronić przed gigantyczną nawałnicą, która znienacka, ja widziałem z daleka czarną chmurę, jak właśnie w Rangaroku, pioruny i tak sobie najpierw to podziwiałem, no mówię, ale fajnie to widać, nagle gwałtownie to się zbliżyło i sobie zdałem sprawę, że nie ma się gdzie schować, a do najbliższego punktu takiego, gdzie mogłem gdzieś się pod dach, właściwie do mojego hotelu chciałem dobiec, dobrze, że wyspa jest mała i udało mi się w ostatniej chwili, naprawdę na ostatni gwizdek runęło, jak no, jakby się świat walił, to tam trzeba powiedzieć, że jeszcze w 1360 chyba czwartym czy drugim roku wielka fala tsunami przykryła całą wyspę i utopiła, słuchajcie, wszystkich mieszkańców Helgolandu. Nikt nie ocalał. Za to utopili się wszyscy. Ale to widzisz, to już jest okres resetowy, 1360. To już jest bliżej nas, dlatego że tam po tej właśnie... Ta katastrofa z 1222 roku spowodowała, że cały ten rejon stał się niestabilny pogodowo. Właściwie ta stabilizacja pogody trwa do teraz tam. To pokłosie. Teraz już jest troszeczkę lepiej oczywiście, ale lata minęły, ale tam się działy rzeczy naprawdę... Dlatego sama nazwa Helgoland, wyspa, która zeszła do piekieł, została zasypana, zginęli mieszkańcy... Wszyscy, to jest właśnie niesamowite. No i oczywiście próba likwidacji. Na Mazurach zderzyłem się z tymi datami 1360, 1358, 1300, no mniej więcej w okresie tej dżumy tak zwanej. I tam są... Dokładnie 1362 mam tutaj zapisane. Tak, ale tutaj wszędzie jest plus pływający te 20-25 lat. To samo jest... Trzeba tutaj... tak właśnie... Właśnie. I tutaj jak z Arturem Lalakiem, żeśmy na Mazurach badali w ciągu 2 dni chyba 12 tych zamków, ruin zamków, to tam są takie tablice informacyjne, no i ja specjalnie fokusowałem się na datach i tam są te daty, zniknięcie na przykład galindów, pojawiające się krzyżaków, czyli jakby pojawiali się na terenach, odbudowywali zamki głównie z jakichś ruin, wiesz, także wygląda na to, że oni tych zamków nie budowali, tylko po prostu jak ja nawet zwracałem uwagę, że te wielkie głazy to były u spodu, u podstaw, a te nadbudówki to już były takie w ogóle nieproporcjonalnie mniejsze, z jajek, z kamieni, robiono z czego. Zobacz, ja jeszcze tu właśnie zwróciłem uwagę na to, zwróciliśmy uwagę na te następne katastrofy, więc po tej drugiej katastrofie jeszcze trzeba powiedzieć, jeszcze dodać właśnie, bo tu o genetyce wspomnieliśmy. Właśnie ta druga katastrofa, to rozsianie po Europie, że ta Europa zaczęła się... Właśnie
jest takie, ta druga katastrofa przyczyniła się jakby do zasiedlenia jej bardziej, bo się rozpierzchli wszyscy, ale też spowodowała to wymieszania genetycznego. Wtedy się brano, kogo popadło. Wiesz, bo po prostu wyobraź sobie, że nie ma ludzi nagle. Zdano sobie sprawę, że coraz ciężej będzie się w jakiś sposób rozmnażać, ponieważ masowo ludzie poumierali. To właśnie to, co ci pokazywałem, może nam się uda pokazać, się pojawił. Te dystanse genetyczne, że te mutacje głównie się rozdzielały, to drzewo się roztapierzało właśnie w okresie, to co sam zauważyłeś, jakieś 1200-1300 lat przed naszą erą. To z tą haplogrupą, z moimi genami, prawda? To zauważyłeś, że jakikolwiek przodka bym ci nie posłał tam ze Skandynawii, czy gdzieś... To powtarza się ta sama data, nie? Dokładnie się pojawia sposób, zawsze ta sama data. Czyli to jest też niezwykle ciekawe. Zawsze zwracam uwagę na to, że taka właśnie genetyczna, właśnie to narzędzie genetyka. Kto by pomyślał, że narzędzie genetyczne może służyć do pomóc w ustaleniu pewnych dat na przykład. To jest niesamowite. Drugim narzędziem jest kosmos i nasz otaczający świat i zjawiska astrologiczne, które występują, obserwacje gwiazd. Na szczęście byli astrologowie, którzy obserwowali gwiazdy, obserwowali komety, założyli ich cykliczność i my idąc tym tropem możemy również nałożyć ją na dzisiejszą, powiedzmy, wiedzę i ustalić pewne wydarzenia. I to jest właśnie naprawdę, ja uważam, w ogóle sam temat jest tak niesamowity i tak pasjonujący, że ja jak zasiadam i zaczynam w starych księgach, powiedzmy, w tych kronikach tam przewracać, to za każdym razem, choćbym nie wiem, ile razy je przeczytał, zawsze odkrywam następne niesamowite. Ja nawet tutaj, w czasie tutaj naszego teraz tutaj rozmowy, tutaj zauważyłem, że tu mam notatki, które już dawno gdzieś mi tam umknęły, a które by tutaj mogły znowuż następne wątki zacząć generować, następne fenomeny ujawniać naszej tej zaginionej historii, która nagle zaczyna według mnie nabierać powoli kształtów. Nagle mamy pewne struktury, które się właśnie tworzą. Tak jak widzisz, mówiłeś, że nagle zaczęto budować te zamki gdzieś tam już na ruinach. Znowu zaczęto budować, bo znowu znika jakiś lud, pojawia się i rozwalił. Tak, naturalnym sposobem jest, znika jakiś lud z tego terenu i automatycznie ludy napływowe widzą, że po co mają wojować, jak nie ma z kim wojować, no to przychodzą i sobie sam zajmują. Dlatego ta teoria z tym Dżingisanem też nie musi do końca to wyglądać, że oni tam mieli masę różnych, to by stepy, tam nie było nawet drzew, to nagle w bardzo szybkim tempie oni się zaczynają rozprzestrzeniać po całym tym regionie, prawda? I nie mając jakiejś metalurgii wielkiej, tam mieli tylko stepy, konie i zaparzone mięso surowe jakieś pod siodłem takie. Także to też daje do myślenia, czemu nagle takie ludy, przychodzi jakiś dziwny okres krótki i nagle jakaś zmiana jest, jakaś nacja rośnie w siłę, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że po 1348 Polska, na Wikipedii, jak się nawet patrzy na ten okres tej dżumy, to tam na zielono jest, jak się wchodzi jakby w Unię z Litwą, no i tak przez ponad 200 lat mamy spokój, jest ta dominacja jakby, a potem to się też zmienia, prawda? Litwini też, taki nie wiadomo naród, skąd się wziął, nagle taki malutki naród dochodzi do władzy, prawda? Później są różne te okresy. Nagle ma znaczenie. Prusy też nagle ma znaczenie. Także tutaj ta cykliczność różnych katastrof by wiele wyjaśniała. Mamy też, dlaczego ludzie wędrują do Himalajów z naszą haplogrupą R1A oraz haplogrupą J2, która jest właśnie wymieniona w Uralindzie. Znaczy nie haplogrupa, tylko jest te ludy, Finowie oraz przypomnij mi, Witku, Fryzowie, prawda? Fryzowie, tak. U Fryzów ta J2 występuje. I tutaj mamy taką lud Hunza zamieszkujący region w północnym Pakistanie ze względu na ich izolację geograficzną oraz specyficzne warunki życia. Są oni przedmiotem zainteresowania naukowców, badaczy, bo naukowcy nie wiedzą, skąd się tam wzięli, czy ktoś ich na spadochronach opuścił, bo tam nawet lotniska nie ma, wiesz, na 5000 metrów żyją. Analiza genetyczna populacji Hunza ujawnia różnorodność haplogrup, które są obecnie w tej grupie. I jedna z nich to jest właśnie ten R1A, czyli ta polska, słowiańska, a druga już jest J2, QL, ale to one się powtarzają też właśnie na tych ludów ugrofińskich oraz tutaj
tereny Polski i Niemiec i tych Fryzów, Holendrów czy Fryzów. Także no, lud gdzieś wybył 5000 kilometrów stąd, na wysokości... Zobacz, właśnie, tak? Wybył tam gdzieś... Zobacz, ja powiem ci, w samej tej Uralindzie też jest, zauważ, że jest opisane, bo to jest właśnie bardzo ciekawe, zauważ, że w tych tak zwanych, ja zawsze nazywam kolorowych historiach o zatopieniu Atlantydzi, jak to Atlanci byli źli, byli... wystąpili przeciwko Bogom, źle się zachowywali, zostali ukarani przez, zawsze jest takie wytłumaczenie, przez zrzucenie na nich gniewu boskiego i zatopienie ich cywilizacji, i tam szklane piramidy, wieże energetyczne, to wybuchło, walnęło, była eksplozja nuklearna, zmiotło wszystko. Są takie właśnie i znane nam mity, legendy, które są często powtarzane, natomiast mnie to kiedyś w końcu pewnego dnia zaczęło przestać interesować, ponieważ były to no opowieści, ciekawostki, ale nie można było nic złapać tam, co z tego, że była szklana piramida, ale gdzie? I teraz tu wspomniałeś właśnie, gdzie ci ludzie wybili nagle, właśnie, bo zauważ, że ta katastrofa, która właśnie w te opowieści nie mają żadnego punktu oparcia o coś, co można złapać. A mamy tu zupełnie coś innego. Mamy właśnie tą genetykę, mamy coś, czym możemy się poprzeć i zobacz, i mamy wyniki już, bo jeżeli się pojawiają nam te ludzie, to można się pytać, kto i kiedy. I zauważ, że właśnie w Uralindzie jest tam opis, kiedy, który ma właśnie, bo w tym nowoczesnym opisie nie ma takiego czegoś, że Atlantyda runęła i nagle było wszystko w porządku. I wreszcie Atlantów zmuchnięto i jest fajnie. I nie ma ich i spokój jest i zostali ukarani. Natomiast tu są pokazane pokłosia katastrofy, które by dzisiaj również wystąpiło, że hordy, jakieś bandy grasowały, rabowało. I zobacz, i tam jest opis właśnie, że Findowie, czyli ze wschodu przyszli, zaczęli też, znaczy oni... czy zaczęli plądrować. Tam też jest zapisane, że oni przyszli na początku zobaczyć, bo jeżeli coś po Atlantach zostało, to można oczywiście sobie to wziąć, jeżeli już Atlantów nie ma. Na pewno dochodziło do starć i bitew i być może też do zabrania ludzi z tamtego terenu i wywiezienia ich na wschód daleko. Ale zobacz. Skądś później tam się dostali. Jeszcze też teza jest taka, że część mogła z nimi dobrowolnie pójść, bo gdzie masz pójść, kiedy tak, siedzisz właśnie. Powiedzmy wszystko leci na ciebie, jest zimno, nagle przyjeżdżają na koniach czy wozami jacyś inni, znajdują cię, ty nie masz innego wyjścia, ty możesz albo zostać zasypany śniegiem i zamarznąć, albo pójdziesz z nimi po prostu, gdziekolwiek oni cię zabiorą, a oni też nie zostali tam, bo widzieli, co się dzieje, więc wrócili z taborami z powrotem tam, skąd przyszli. I takie właśnie takie najazdy na ten Altland zrujnowany też się właśnie z wszystkich stron przez właśnie 101 lat później zaczęło się stabilizować, ponieważ ci ludzie zaczęli się organizować i zaczęli stawiać opór zbrojny. Zorganizowali... Jeszcze ciekawa rzecz, która pokrywa się, to co powiedzieliśmy, pokrywa się z tymi tezami Atlantów, jest epoka, to co ci pokazałem w tych przesunięciach tych epok, epoka barana, czyli tak zwani Ariowie. I jak zobaczysz ich hełmy, miecze czy te pióropusze, co później Cesarstwo Rzymskie też to jakby przejęło, to zobacz, że w tamtym czasie pojawia się bardzo dużo nazewnictwa związane z Ariami, czyli mamy Afganistan tak. Nazywany Aria, czy Pakistan, czy tamte tak. Tereny, tu mamy Baw Aria, Hung Aria, Bulg Aria, Iran, czyli Iran, mamy Ireland, czyli Irlandczyków, czy Ariów Lond, Ireland, nie? Czyli Irlandia. Potem mamy starożytną nazwę Gruzji, którą dzisiaj, to co mówiliśmy w ostatnim odcinku, Gur, a oni czytamy Gru, a tak naprawdę Persowie ich nazywali Gur Gia, czyli Ariowie Gór, tak zwane, w dosłownym tłumaczeniu Ariowie Gór. I to co mówiliśmy też wcześniej, że dzisiaj widzisz tych Gruzinów, takie wiesz, czarne włosy, tak, jak Włosi, tak. Czy nie rozróżnisz czasami, A to jednak te stare mity gruzińskie mówią, że ta nacja jest, że te starożytne cechy Gruzinów były troszkę inne. One byli. Niż te, co są. Byli. Tak, no, tak. Pradziadowie jakoś i inne brody mieli niż my dzisiaj. Tak. Jeszcze... Tam jest ten mit o Gruzinach i tam Alanowie też właśnie, z tamtych terytoriów jest informacja, że oni przychodzą do Europy właśnie z terenów niedaleko. Osetii, prawda? Osetyńczycy to też jest niesamowita nacja, która jest związana właśnie tutaj z tymi haplogrupami
które wymienialiśmy. Także ja tak czuję po prostu, nawet bym ci pojechał znajomy na Jamajkę, bo spędził tam 2 lata, bo jego siostra wyszła za Jamajczyka, ma 7 dzieci z tym Jamajczykiem. No i on tak też się interesuje tak historią i oni, to jest też taki bardzo dumny naród, nie za bardzo lubią Amerykanów, ale Polaków tolerują i oni wiedzą, że są mieszanką rdzennego ludu indiańskiego, który tam przed przybyciem jeszcze Kolumba i tych innych już tam był, oraz ludu napływowego z Afryki, a głównie z Teneryfy, czyli z Wysp Kanaryjskich, czyli tak zwanych Guanczów. I dokładnie ta w historii to jest, że pomieszały się te dwa. Wiesz, ja też wiem, że właśnie ten lud, właśnie ten napływ, jacyś tajemniczy Guanczowie, chociaż ja powiem ci, że nie wiem, czy tak jest, ale wydaje mi się, że prawidłowa nazwa powinno być Kłanczowie, ale to może być może, bo to wyraz, jak się to wymawia, jak oni tam się nazywali. Właśnie, to są właśnie takie, skąd oni się nagle pojawili. I jeszcze podobieństwo architektury, jaka się tworzy nagle znienacka na jakiejś odległej wyspie, nagle są takie techniki architektoniczne, które no troszeczkę zdumiewają właściwie, bo ponieważ nie powinno takiego czegoś tam być. Piramidy schodkowe, są też piramidy schodkowe też tam. Dokładnie, właśnie to... No, także ja tam ten. Ja byłem osobiście nagrywać te figury tych Guanczów wysokich, to przyglądałem się ich wysokie postury, proste nosy, wysokie, długie włosy. Natomiast w tych muzeach hiszpańskich, to stara ich się trochę przedstawić z jakimś palcem, jak u małpy, takie zdeformowane ciała, pomimo że to bardzo niedawno było z punktu widzenia historycznego, kiedy konkwistadorzy zaczęli ich wycinać, a oni tam w tych muzeach trochę przesadzili z tą karykaturą, bo jednak pokazuje się jak taki ludzi pierwotnych w jaskiniach, bo chodzili po albo w sandałach, prawda? Tak, to jest, wiesz, to taka, ja już się często spotkałem właśnie z takimi kartukalnymi jakby wizerunkami tych, z jakimiś gigantycznymi maczugami, jakieś takie zupełnie jakieś absurdalne historie, zupełnie tak nie było. W ogóle sama ich, powiedzmy, kulturalna, sama ich kultura była też bardziej zaawansowana niż się co niektórym wydawało, gdyż to jest też, ale historia już taka też ciekawa, jednak też wymagająca jakby wejścia w temat. Ja jeszcze, wiesz, powiem jeszcze może coś takiego, bo mówiliśmy właśnie o tych dziwnych kulturach, też kultury megalitów. Megality powstały właśnie też wtedy, rozkwitły, znaczy tak wygląda, jakby ktoś, czy też Stonehenge, która tam gdzieś sobie stoi, nagle też jest właśnie tą kulturą tego Altlandu, tego Asgardu i ona też wtedy zakończyła jakby swoją działalność, można było powiedzieć. I też w tych kronikach jest opisane, że po tej katastrofie, dokładnie kiedy gorączka Surtz też była nazwa komety, która kiedy gorączka tego Surtusu tam walnęła, rozlało się to gorąco, jedna wyspa jakby się wynurzyła, tak ta legenda mówi, że jedna wyspa wynurzyła się z tych odmętów, to właśnie ten kawałek tego Helgolandu, ale już Asgard, czyli Asgard i świątynie Asgardu zostały zniszczone. Czyli to, co było na wyspie Jabłek, na wyspie na Wielkiej, w dzisiejszej Wielkiej Brytanii, zostało zdmuchnięte przez, czy też w dużej mierze zniszczone. Nic tam nie pozostało. Chociaż Wielka Brytania zachowała przynajmniej w mitologii swojej jeszcze te ślady, gdzie okalana mgłą, zawsze jest to ten Avalon, mgły Avalonu, że tak. Właśnie zawsze jakieś tajemnicze rzeczy się działy, bo na pewno się działy jakieś tajemnicze rzeczy po tym, krótko po katastrofie, tam wszyscy oczywiście nie wyparowali, ale tam też te ruiny i różne takie rzeczy, zresztą Rzymianie znajdowali cały czas te ruiny, też się dziwili, szukali tam, penetrowali, co tam pozostało. Ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że
Avalon, jak to się, czy Albion, Avalon, jak to się na kiedyś mówiło, to wcale nie od jabłek, tylko od czegoś tam pochodzi i tak dalej. Zgadza się, ja się z tym absolutnie zgadzam, tylko powiedzieć trzeba, że Wyspa Jabłek, że dzisiejsza Wielka Brytania nazywana była Wyspą Jabłek na długo przedtem, zanim ta właśnie sztuczna, nazwijmy to, czy też no, sztucznie wygenerowana łacina została na potrzeby rzymskiego imperium. No łacina, tak. No przecież język angielski jest zainfekowany łacińskimi. Zawsze, a po łacinie to tak oznacza, tak, ale to się działo jeszcze tysiące lat wcześniej. Nikt jeszcze o łacinie w ogóle nie słyszał. Dlatego to są takie, a jeszcze byśmy, kto wie, bo ja nie jestem ekspertem od łaciny, gdybyśmy się może zagłębili w językowe jakieś tam niuanse, to może byśmy też odkryli jakieś do jabłek, kto wie, gałęzie. Ja tego nie badałem, także nie jestem ani ekspertem w tej dziedzinie, ale to są właśnie te niezwykłości, które mnie zawsze niezwykle fascynują, ponieważ jest to moment, w którym my tej Atlantydy dotykamy, zaczynamy budować jej obraz, taki, ja to nazwę obraz realny, nie obraz fantastyczny, nie obraz tajemniczych wież, chociaż powiem wam, że są legendy z tego okresu też dotyczące właśnie owego Asgardu, gdzie mówi się o szklanych wieżach. Z tym, że tu trzeba, to inaczej, jeżeli się tam zagłębimy w te starożytne języki, w te dialekty, to chodzi tutaj o daleką północ i o te lodowe góry, które wyglądały jak ze szkła. Ja powiem ci, to jest już taka druga, to może kiedy indziej to będziemy, może zajmiemy się tym fenomenem, ale wszyscy znamy na pewno serial Gra o Tron. No i tak. W tej Grze o Tron jest taki ciekawy wątek tej lodowej granicy takiej, gdzie ten lodowiec był i z tego lodowca jacyś niedobitki, pół nieżywi wychodzili i tam próbowali inwazować. To jest też taka aluzja nawiązana do tych starożytnych nordyckich legend, że jeszcze przedtem, że kiedy jeszcze gdzieś dalej w przeszłości była jakaś być może jeszcze wyższa kultura, która się na skutek jakiejś katastrofy klimatycznej zawaliła i to ona napłynęła właśnie z północy, tworząc później ten twór, który my dzisiaj nazywamy Atlantydą. I to było właśnie w tej Grze o Tron, tak powiedzmy, jakby według mnie przynajmniej. Trzeba zresztą, ja polecam każdemu książkę Grę o Tron, nie film, tylko serial. Nie serial, tylko ten gigantycznie grubą powieść. To tam jest troszeczkę to właśnie lepiej pokazane właśnie te zależności. Ta kultura pojawiła się tam i też, zobacz, Gra o Tron, olbrzymi występują tam również i w tych legendach tu dotyczących Asgardu i tego właśnie, jak wyglądało to życie na tym obszarze, którym zarządzała Atlantyda, czy Atlanci zarządzali, z naszej strony nazywani tak, jakie tam, byśmy mogli wręcz powiedzieć, rasy ludzi żyły, jakie plemiona i też jest mowa o olbrzymach, gigantach, kyklopach, cyklopach. Zastandyli na Korsyce. Bardzo dużo pozostało się na Malcie. Na Korsyce, groby olbrzymów na Korsyce, tak, przecież. Tak. Czy gigantów. To w ogóle ten ślad tego pokłosie, tego uderzenia, tego meteorytu idzie też w kierunku Malty, w kierunku Korsyki. To są też ciekawe aspekty tego całego wydarzenia. To są gałęzie i pokłosie. To jest tak, jakbyśmy rzucili kamieniem w szybę, szyba pękła i poszły te pajączki w różne strony, tak można tą właśnie katastrofę zniszczenia tej Atlantydy sobie tak w skrócie wizualnie wyobrazić, do czego to doprowadziło. To doprowadziło właśnie w konsekwencji do naszych tutaj, naszych czasów. Mi się wydaje, że chyba wystarczy na dzisiaj tego. No pewnie, że, znaczy wiesz, my mamy energię do tego, żeby mówić 24 godziny. Moglibyśmy to, bo tu są jeszcze następne ciekawe rzeczy i to ja ci powiem, żeby to zachować do następnych odcinków jak najbardziej, bo musimy to pociągnąć, bo to jest unikat, to jest taki, wiesz, rodzynek, który naprawdę warto wydobyć na światło dzienne, tym bardziej, że jak sam wiesz,
takich osób, które zajmują się historią Europy, jest bardzo mało i to ja nie znam nikogo, kto się, ten profesor Kusz, co tutaj bardziej tak te podziemne miasta bada. Tutaj masz tego Kalwajta, co tutaj się skupił też na tej Europie. No ale zobaczmy, że wszystkie kontynenty na świecie się zaczynają na inną literkę, tylko Europa jest na E, natomiast wszystkie inne są na A. Tak jakby to miało takie znaczenie. Tak, bo też to ciekawe. Ja powiem jeszcze może tak, że swego czasu też natrafiłem na, właśnie też ja natrafiłem na nazwę Meropa, na przykład na M. Że wcześniej mówiono też na ten kontynent Meropa. To jest też ciekawe, skąd to się wzięło. Też wymagałoby, ja mam pewne notatki dotyczące tego fenomenu tej Europy i tych, tak, można się powiedzieć, wszystko, nawet Antarktyda, Antarktis, czy tak. Jest też na A. Także Arktyka, Alfa i Omega. Wszystkie, Australia, Ameryka. Australia, tak. To jest wszystko na A. Tylko nie Europa. Właśnie, dlaczego? Bo kto wie, czy nie jest to pewien wyjątek właśnie z tym. Właśnie ten Alt, zobacz, jak nie na A. Altland nazywał się na A. Czyli mielibyśmy też pierwotną nazwę. Tylko ja już to jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że to oni siebie tak nie nazywali. To był konglomerat różnych, powiedzmy. Jeszcze mało tego, ja powiem ci, że też są tam wzmianki na temat jeszcze struktury. Zresztą o tym już pisał nawet Platon w swoim eseju o 10 królestwach Atlantów, którzy tam rządzili. I ktoś kiedyś zarzucał na przykład, że ja nie wiem kto to, ale gdzieś ktoś do mnie komentarz napisał, że przecież Platon napisał tam 3 linijki tylko, a resztę skądś tam nie wiadomo kto dopisał. Czy tak było, czy nie, jest ten esej, można się z tym spierać, czy było, czy nie było, ale ja chciałem zauważyć, że nie tylko Platon o tym pisał. Pisali najróżniejsi kronikarze na temat właśnie tej zaginionej wyspy, aż nawet wielu kronikarzy chrześcijańskich, aż do czasów jeszcze średniowiecznych, gdzie któryś, już teraz z głowy wam nie powiem, który jeden z europejskich kronikarzy napisał w swojej książce na temat właśnie geografii ludów i historii Europy, to tam jest taka wzmianka jeszcze. W środku Morza Północnego istnieje, czy też istniała bardzo, jak on to dokładnie napisał, powiem wam, bardzo ważna wyspa. O, nawet są takie tego typu historie. No i oczywiście słynne słupy Heraklesa, o których też spór trwa, których się mówi, są wymieniane w różnych, powiedzmy, eposach, zasłynęły w tym właśnie eposie Odyseuszu, no i umieszczone w Gibraltarze, ale jak sobie topograficznie spojrzymy i te wszystkie kroniki przewertujemy, no to okazuje się, że słupy stały na terenie dzisiejszego Morza Północnego, gdzie droga na wyspę Szeria, gdzie właśnie Odyseusz mijał te słupy, mijał właśnie, tą drogę morską w kierunku Szerii, która leży w Zatoce Fińskiej, można sobie zobaczyć, jeżeli ktoś chce, i mijał właśnie słupy. Ja też wspominałem wam o tych słupach Heraklesa, też kto chce, może pojechać sobie na Helgoland i sobie słup jeden zobaczyć, drugi jest troszeczkę zawalony już, ale jeden jeszcze stoi, aczkolwiek radzę się spieszyć, bo badania geologów potwierdziły, że również ten jest skazany na zawalenie się. No także tak, on, to jest jak zapałka tutaj. On runie definitywnie, kiedy nie wiadomo, w każdej chwili może runąć, no na razie jeszcze stoi, nazywany jest zakonnicą, dzisiaj tak się nazywa zakonnica, drugi z nich nazywał się mnich i zakonnica, tak to nazywali mieszkańcy, a jeszcze taką anegdotę powiem, że wśród mieszkańców Helgolandu owa zakonnica też nazywana jest jako Długa Anna, czy Długa Anna, i to się wywodzi z tego, że na końcu Helgolandu, tam gdzie on stoi na tym czubku, gdzie ten słup jeszcze wystaje, był kiedyś osobno od tych wszystkich miejscowości, od tego górnego i dolnego miasta, zupełnie na końcu w samotności była sobie taka knajpka, w której urzędowali marynarze z dala od swoich kobiet i swoich rodzin, dlatego tam na końcu, żeby im nikt nie przeszkadzał, tam się zabawiali i właśnie tych marynarzy obsługiwała owa
Długa Anna. I stąd właśnie powstało, powiedzmy symbolicznie, tak mieszkańcy tej wyspy to nazywają. Dobra, ja myślę, że chyba nam na razie na dzisiaj wystarczy. My sobie wrócimy jeszcze do tego tematu. Ja może powiemy sobie właśnie o tych innych krainach, które są związane z tymi, o tych śladach genetycznych i różnych znaleziskach, czy też pokłosiach, kto wie właśnie, czy nie właśnie owych Altlandów, które rozsiane są po całym świecie, bo myślę, że to też byłoby bardzo interesujące, o ludach, artefaktach i różnych archeologicznych takich, powiedzmy, osobliwościach i dziwnościach, które są, a nie powinny być, czy też w ogóle dotyczą właśnie tych, dotyczących tej, według mnie, no, pasjonującej tematyki. Aczkolwiek ja chcę dodać, że bardzo trudnej, ponieważ tu ja też tak nawołuję do zrozumienia, że my operujemy w starych kronikach, pisanych starymi językami, w których będzie właśnie dzięki właśnie tu śladom genetycznym i astrologicznym można przybliżyć jakieś daty i tak dalej. Dlatego mamy coś przynajmniej w ręku, ale nie jest to łatwe. Jest to ogrom pracy, lata studiów różnych, ale tak. Zauważyłeś, że wyłania się obraz. Tak, wyłania tak. Się powoli jakiś logiczny, który ma ciąg przyczynowo-skutkowy się zaczyna tworzyć. Na przykład algeolog, widzisz tam głowę meduzy? Jest w konstelacji Plejad, znaczy jest tam powiązana z Bykiem, ale z Plejadami, czyli też z konstelacją wedyjską, która dzisiaj oficjalnie w astrologii wedyjskiej jest tak, że Ashwini zaczyna, to jest rodzaj barana, który zaczyna wiosnę, natomiast jest spór pomiędzy tymi Rishi, że są też tacy, którzy twierdzą, że to krytyka powinna zaczynać i dowody na to, to może pokażemy na następnym odcinku, bo to są te precesje po prostu, że to się z czasem zmienia i przesuwa. No ale co ciekawe jest, że każdy początek musiał być jakąś katastrofą związany, żeby tą erę odliczać na początku. I ten, mi się wydaje, że ten Rishi ma rację, dlatego że tam też te przesunięcia to pokazują, że od tej krytyki, czyli tej Kirtakei związana z Plejadami, ale też z tym Algol, który jest tym złowieszczą planetą. Ona jest trochę oddalona od tej konstelacji, ale łączy się jakby w całość. I tutaj w mitologii mamy taką głowę podobną do głowy, do jakichś takich resztek, jak leci ten meteoryt z tymi ogniami, że to może ludzie kojarzyli z tymi wężami, ale zawsze z jakimś ucinaniem głów, czy drzew, czy po prostu coś leci i robi kat, takie cięcie, prawda? No i widzisz, i pokłosiem tego mogły być, bo ja uważam, że to się wcześniej też wydarzało, bo to nie była ten upadek tego meteorytu, powiedzmy, czy ciała niebieskiego i zakończenia, powiedzmy, kultury Altlandów, to nie jest ostatnia katastrofa, ani nie pierwsza. Także no jeszcze pozostaje problem tuneli podziemnych i przeryciu całej Europy, czy wręcz może i całego świata różnymi dziwnymi tunelami, o których też moglibyśmy dużo porozmawiać. Mi się wydaje, że te wszystkie wątki mi połączymy z czasem. Nie jest łatwo mówić o właśnie takich czasach, które no właśnie mają tyle wątków. To jest no naprawdę... tak, ale się łączą ze sobą, bo jeśli ludzie są zdeterminowani, żeby zejść do podziemi i tam budować, czyli musieli dostać informację, że to nadejdzie albo coś się powtórzy. Zresztą w tym tureckim mieście tam była taka sytuacja, że nagle ta ludność opuściła, czyli jakby wiedziała wcześniej. Wszystko było zostawione i jakby byli przygotowani na to, co zajdzie i prawdopodobnie zeszli do ziemi, do podziemnych tuneli. To samo nagłe zniknięcia ludów, jak wiemy, Majowie. Naukowcy dzisiaj mówią, no zniknęli i koniec, nie ma. Polecieli w kosmos albo może... Przepadli po prostu. Przepadli. Że przepadli, tak. Przepadli w jakiś sposób, zostawili swoje piękne miasta i uciekli. Różne są takie właśnie, ale to widzisz, to są właśnie też zagadki, to są też, ja jestem przekonany, że jest to sprawa do rozwiązania. Problem jest tylko taki, że no, trzeba byłoby po prostu energię, czas, no i oczywiście dzisiaj wszechobecne pieniądze, na których nikt nie ma za dużo, aby się tym zająć, bo to jest naprawdę bardzo pracochłonny proces. I ja też jestem przekonany, że nowatorskie idee byłyby potrzebne, ponieważ no, tkwienie w schematycznym, ja wiem, że nauka
ja jestem absolutnie, powiedzmy, fanem też nauki, bo ona umożliwia nam jednak wiele rzeczy, wspomaga bardzo mocno, ale jednak też trzeba też stwierdzić to, że no świat idzie do przodu i trzeba iść razem z nim, bo też niektórzy tkwią w jakichś, powiedzmy, schematach sprzed 50-60 lat i nie posuwają się w tym do przodu. No, do tego dochodzą tematy, które nie są zbytnio lubiane, zbytnio propagowane, no bo po prostu są nudne, bo po prostu nikogo nie interesują, bo nie ma znalezisk, bo nie można, bo nie ma piramidy, do której można turystów ściągnąć, bo nie ma czegoś tam. No i taki Altland, jak się tam pojedzie nad Morze Północne, no to widać wielkie piachy, wielkie plaże, bardzo fajne to jest dla przyjaciół natury i tak dalej, ale już takiego szału nie ma, jeszcze w dodatku straszliwie wieje. Ja jeszcze właśnie może zanim zakończymy, to jeszcze powiem wam taką obserwację, którą tam dokonałem, to tam widziałem archeologów, którzy przeszukiwali ten piasek tam w St. Peter Ordingu takimi pikami, jak kiedyś się miny w radzieckich filmach wojennych szukano min takim naostrzonym, więc oni też takimi w gumowcach chodzili tam, bo tam oczywiście przypływ, odpływ i tymi pikami nakuwali ten piasek i jeden z nich powiedział, że to oni są archeologami i szukają artefaktów na tym właśnie i wszystkie te hełmy, które tam można, większość w Muzeum Archeologicznym Kopenhagi, można sobie obejrzeć te tarcze z tym altlandzkim symbolem tego wejścia do portu, właśnie tam zostały znalezione i oni właśnie je tak znaleźli. Tam nie wolno tego, trzeba mieć pozwolenie oczywiście, żeby tam łazić, bo trzeba powiedzieć tam, że tam też dużo bomb nie wypałów może się znajdować przez II wojnę światową, więc jest to niebezpieczne, ale oni twierdzili, że bo ja no, wyszłem z założenia, że może jakiś georadar, jakieś urządzenie elektroniczne albo coś, nic z tych rzeczy, nie ma pieniędzy na to, więc mają do dyspozycji dmuchany ponton, gumowce i owe piki, którymi w takiej tyranierze można nakuwać i o dziwo powiedzieć trzeba, że było to mimo to dość skuteczne, co właśnie obrazuje ilość tych różnych artefaktów, tego rynsztungu, mieczy, a przede wszystkim tych niezwykłych hełmów, właśnie tych greckich hełmów, które tam nie wiadomo skąd się nagle wzięły. Teraz wiesz, ta teoria czy propaganda bardzo mocna o zmianie klimatu przez to, że człowiek tam puszcza bąki, i to po prostu nie pasuje, a teraz jakby się dowiedzieli, zaczęliby kopać pod tymi piaskami i zobaczyli, że to cyklicznie się ten klimat potrafi zmienić lub poprzez uderzenie jakiegoś meteorytu, który zasłoni, wiesz, te... Pamiętasz to, może nam się uda pokazać w Turcji, bo teraz podczas tego trzęsienia ziemi, jak się te skały rozstąpiły, tak? Bardzo podobnie jak z tego opisu z Uralindy i tam widać ewidentnie również te ciemne warstwy, które regularnie, jak od linijki można sobie zmierzyć, są tam jakby widoczne. Tak, to... Właśnie, widzisz, i zobacz, że skały się rozstąpiły. I teraz też, ja też zawsze na to zwracam uwagę, jak to możliwe, że w takim poetyckiej, powiedzmy, albo jakiejś ciekawostce historycznej, jakiejś kronice, jest absolutnie realny opis katastrofy. Dokładnie tak jak dzisiaj. Tam się też skały rozstąpiły, bo ziemia się trzęsła. I też zauważ, że greccy filozofi również opisywali, między innymi Platon też opisywał, że nic nie jest w stanie tak zdecymować ludzki gatunek jak natura, czy jak bogowie natury. Żadna wojna, żadna choroba, nic nie zlikwiduje, nie jest w stanie tak zagrozić, bo to jest taka katastrofa, jak tam się wydarzyła na Morzu Północnym, to żadna bomba atomowa by tego po prostu... To musiała być wojna nuklearna przez wiele lat, gdzie tam było bombardowanie niesamowite, które by prowadziło do zmiany klimatu, zimy nuklearne i tak dalej. Żadna bomba, jedna, dwie czy trzy, nic takiego by nie wywołały. I to jest właśnie niesamowite. Widzisz, to co właśnie mówiłeś, że skały się rozstąpiły i widzimy warstwy i popioły regularnie. Dlatego, że widzisz z tą kometą jeszcze, ale to mi się wydaje, że powinniśmy, zostawimy to, bo to będzie, wiesz, to ukażemy to. Ja tylko wspomnę o tym, że tak dla poglądowo, że to nie jest tak, że kometa leży i pum, uderzy sobie w ziemię i bezpośrednie trafienie. Przeważnie jest tak, pamiętajmy, że kosmos to wieczny ruch, tam się wszystko obraca, kręci. Ta kometa, ona wpadła w orbitę i jakiś czas krąży w niej,
odłamki spadają w takiej spirali właśnie i widzimy te ślady uderzenia, cykliczne uderzenia, bo to jest cykl, który ona robi. Jeszcze tylko się obraca Ziemia, więc te odłamki uderzają regularnie. I tak też to było. Dzisiaj to już czym oczywiście mniejsza kometa, tym to szybciej się zakończy, ale w takich dużych jeszcze w czym czasy powiedzmy odległejsze, kiedy nasz Układ Słoneczny był nasycony takimi ciałami, bo jeszcze Jowisz i Saturn nie wciągnęły tego wszystkiego, to właśnie takie ślady są i one tą cykliczność potwierdzają. Zauważ wielkie jeziora w Stanach Zjednoczonych, te wielkie tam wielkie jeziora, które tam są, kraina tych wielkich jezior, jak sobie zobaczymy na mapę, to zobaczcie, że one leżą takim łukiem, wszystkie są podłużne, leżą łukiem. To jest właśnie przelot komety, uderzenie odłamku, przelot drugi raz cyklicznie, drugi raz, ale Ziemia w tym czasie się też obróciła o pewien tam stopień, o pewien kąt i drugie uderzenie i znowu się obróciła i jest cały ciąg, cała linia takim łukiem, jak właśnie dokładnie pokazująca wydarzenie astronomiczne i tą cykliczność nie tylko w warstwach, ale właśnie w dystansach uderzeniu tych polodowcowych, później jezior, ponieważ te kratery były podłużne, a później jak lodowiec stopniał, no to wypełnił się wodą. To samo mamy też w Polsce, też mamy na Kaszubach pełno takich polodowcowych, ale to są mniejsze zjawiska o mniejszej skali niż ten, niż tam co się, ale to właśnie tak można mieć, tak jak ty mówisz, właśnie te warstwy, te wydarzenia miały swoją cykliczność i dzisiaj te cykle mogą się według mnie bardzo mocno wydłużać, ponieważ właśnie z każdym naszym obrotem, czyli co 11 tam ileś lat, kiedy Jowisz obleci naokoło, to on wyciągnie, wyczyści znowuż, więc ta szansa się coraz zmniejsza, więc te periodyczne uderzenia będą się wydłużać. Po prostu wygląda to z czystości naszego układu. Co nie znaczy, że takie coś nie może wydarzyć. To musi wydarzyć w każdej chwili, możemy w każdym momencie zostać trafieni i będziemy mieli pisać naszą własną Uralindę. Siedząc, wyciągając z wody jakieś papiery i też. I też dowód na to, że ktoś pisał to w miejscu, gdzie to się wydarzyło. Czyli jeśli to pisał na północy Europy. Komuś zależało na tym, to jest też ciekawe, komuś zależało, żeby przetrwała kronika. Co prawda to była kronika rodzinna, ale zawierająca właśnie dla nas bezcenne informacje, które tam są opisane. Każdy może sobie to z internetu wyciągnąć i próbować po fryzyjsku to rozszyfrować. Jak tam rozmawiałem, bo chodziłem do jednej klasy tam z kimś z Ameryki Południowej, czy z Afryki Północnej, czy tam z Jordanii, no i tak... No i było pisać wypracowanie na temat tam Hitlera w Europie II wojny światowej, no to ci z Europy, no to wiedzieli, kto to Hitler i w ogóle co się tam działo, czy coś, natomiast ten z Jordanii, ten Jordańczyk, to się śmiałem z niego, takim inny robił, kto to jest i w ogóle nie za bardzo wiedział, o czym pisać i tak jego to w ogóle nie interesowało, bo jego rodzice nie przeżyli tego tam, nie doświadczyli tego tam. I jakby mu zadało, ja mówię, no to o kim chcesz pisać? O jakimś królu Husseinie chciał pisać. No to niech pisze o tym. No to my znowu, no to kuźwa, kto to jest, nie? To są właśnie takie rzeczy, że ludzie co najwyżej ten promień ich zainteresowań jest tylko ten promień, gdzie oni mieszkają. Czy też to, co się w ich wydarzyło. I tak samo było wtedy. Wtedy też już krótko, 100-200 lat później, już ten Altland już był tylko legendą. Stał się mitem i legendą, bo już nikt nie było tych, tak jak my dzisiaj opowiadamy, ilu świadków z II wojny światowej jest już? Niewielu praktycznie. Parę lat temu zmarł ostatni żołnierz I wojny światowej w Australii. Czyli od tego momentu nie ma naocznych świadków. Zaczynają się legendy, opowieści. Nasza tu kultura zachowuje jakieś filmy. No Netflix jest, nie? Netflix. Czym dalej? Kto dziś... Oglądają Netflixa. Netflixa, kiedy Murzyni zaczynają odgrywać główne role, co wcześniej nie było filmów, Robin Hood, czy jakieś tam inne filmy. No, stają się elfami, krasnalami, hobbitami. Tak, no i niech sobie, będą wikingami. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko chodzi o tą narrację, że za ileś tam lat te dzieci nie będą wiedzieć, że świat był inny. Teraz na Facebooku są takie popularne opowieści, jak to było kiedyś, że dziecko samo do szkoły szło z kluczem na szyi zawieszonym, nikt go tam nie GPS nie włączał, nie sprawdzał.
nie ginęły te dzieci jakoś tam, czarna wołga nie jeździła. Nikt się nie zastanawia nad tym, że ten czas właśnie zmienia się czas, zmienia się cały sposób życia, sposób postrzegania świata i tak dalej. I mnie to nie dziwi, właściwie nie potrzeba żadnego skrzętnego ukrywania jakichś faktów historycznych, bo i tak tym się nikt nie interesuje. To jest najlepsza metoda jest, kiedy populacja... Najciemniej pod latarnią, nie? Najciemniej pod latarnią. Populacja traci duszę, również to do Solona powiedzieli właśnie egipscy kapłanie, wy Grecy straciliście waszą duszę, czyli waszą historię, nie wiecie skąd pochodzicie, nie wiecie skąd przyszliście na ten teren i właśnie tak powstała, tak dowiedzieliśmy się o tajemniczej wyspie Altland, właśnie dzięki Solonowi, który chciał się dowiedzieć skąd my Grecy jesteśmy. To jest właśnie ciekawostka. I tam nikt nie mówi, że ta wyspa była na Atlantyku, tylko nagle okazało się, że ona była na Polsce. To zawsze dziwiło. To było pierwsze, co mnie zaskoczyło, że badacze i poszukiwacze Atlantydy szukają ją na Atlantyku, kiedy tam wyraźnie pisze za 9 kręgiem w kierunku północy. Podana jest wysokość Słońca, Księżyca, najdłuższe dni w ciągu roku. To jest dokładne, bardzo precyzyjne geograficzne informacje. I jeszcze w dodatku wzmianka, że topografia jest tam zmieniona i już tam się nie dopłynie, bo tam tylko piachy są i mielizny. I jeszcze coś takiego istnieje tam jak przypływ i odpływ. I mało tego, tam można wykopywać bursztyny masowo na przykład, a w ogóle z roślin to rosną tam jabłka. No i masz teraz, szukaj Atlantydy, gdzie to może być? Wiesz, to są takie trochę humorystycznie może to jest powiedziane, ale bo zauważ, że my tu jeszcze mamy ten symbol królewskiej buławy, czyli to jest symbol tej władzy królewskiej, też tego jabłka. Ten scepter, tak, dokładnie, zgadza się, tak. Właśnie, jabłko, zobacz, miał jabłko i tak zwany sztab. I zauważ, że dzisiaj w armii się mówi, gdzie jest sztab? A co to jest sztab? To jest ta właśnie, to berło, ty wbijasz to berło w ziemię z symbolem swoim i to jest sztab. I tutaj wokoło tego sztabu wiadomo, gdzie siedzi przywódca. I właśnie trzyma jabłko w ręku. To jest właśnie, kto rządzi tutaj. Właśnie ten, który ma to jabłko. To jabłko, które dawało moc, życie wieczne, różne takie atrybuty, które później zostało w formie owocu, wpłynęło przez semickie, powiedzmy, narody, które zaabsorbowały sobie te legendy, rozwijając własną kulturę, wprowadzając ją wszędzie do swoich świętych ksiąg. Także jest jeszcze wiele innych elementów, ja również mam na ten temat różne notatki, ale ja zawsze też obawy takie mam, taki film często nagrywać przy dzisiejszej wszechobecnej cenzurze, może się to komuś nie podobać na przykład, to są też takie, się z tym też spotkałem już, jak to przecież, a przecież to jest tylko historia, to jest tylko właśnie korzeń, z którego to wyrosło, ale nie chcemy czasami z powodów poprawności politycznej o tym mówić. To jest też, to jest też nasze czasy, tak, też pewna blokada taka tak, mentalna. Ta cała nazwa mówi, jak jest poprawność polityczna. Może lepiej nie dotykać tego wrażliwego tematu. Tak. Właśnie mnie to interesuje, mnie dotykać, a co to was? Zawsze tym interesuje, jestem pasjonatem tego i mnie absolutnie nie zależy na tym, żeby ktoś to przyjmował albo się cieszył z tego, że tak jest, albo zaprzeczał temu i blokował, bo ma inne wyjaśnienie tego. Proszę bardzo, ja bym chciał właśnie widzieć to inne wyjaśnienie. Właśnie po to tu jesteśmy, żeby to ogarnąć. Jak najbardziej, wszystko są tacy ludzie mile widziani, ale po tym mojej tej drodze to powątpiewam, bo to są lata, to są naprawdę lata, które ja spędziłem już na studiowaniu tego i powiem ci, że ja dopiero teraz, po co najmniej wielu latach intensywnego zajmowania się tym, wiem, że kawałek uroniłem. Tak jak ten zamek, który ty mówiłeś, strąciłem te jajka i te cegły niekształtne, które tam nie pasują i nagle widzę, że jest tam budowla, idzie w głąb, ale to jest dopiero właśnie ten czubek. Ja tak wewnętrznie czuję, że dzięki wiedzy, nieważne jakiej technologii, ale wiedzy można poskładać. Dzisiaj nam się tak może wydawać, to niepojęte, jak to można złożyć coś sprzed 5000 lat czy 3000 lat. Mi się wydaje, że można, że jest za dużo różnych
tak ci mówiliśmy o tej genetyce, o układach planet w danym czasie, które były powiązane z daną konstelacją, co występuje, można normalnie co do dnia to wyliczyć, tylko właśnie to też się kłania ta matematyka, nie ta dziesiątna, bo tutaj to znowu nie trafimy, jakbyśmy chcieli opuścić planetę, to w galaktykę nie trafimy, bo to wiesz, jak przeliczysz miliony lat świetlnych, no to no nie dolecimy nawet na planetę, w galaktykę, którą byśmy chcieli odwiedzić. Tak, no wiesz, no, galaktykę, ja już tu nie chcę mówić, spróbuj wybrać się do najbliższej gwiazdy. Wiesz, to już na razie jest to poza zasięgiem naszych możliwości technicznych, aczkolwiek ja i tak powiem, że tak jak właśnie mówiłeś, że jesteś przekonany, ja też jestem przekonany, że można te klocki, tak jak dzbanek, który się rozbił, można go skleić i kształt jego się otrzyma z powrotem. Tak samo mi się wydaje, że również te techniczne problemy też zostaną kiedyś pokonane, pod warunkiem, że nie odwiedzi nas taka katastrofa, nie zaliczymy takiej katastrofy, jaką już Europa zaliczyła, i że z drugiej strony się sami nie zniszczymy, bo my też sami w stosunku do siebie jest, tak widać, dokładnie, ale to też wiesz, zależne jest od świadomości. Wiem, że są różne poziomy świadomości w różnych okresach, w latach, a im większa świadomość, tym większa wiedza, i wiadomo, im większa wiedza, tym można się przed czymś tam uchronić. Tak, w momencie, kiedy puścimy te hamulce, które nas trzymają, te standardy, opuścimy standardy, to nie znaczy, że trzeba je odrzucić, one są nic nie warte, ale warto też obejrzeć się za siebie, spojrzeć do przodu, spojrzeć do tyłu, spojrzeć w bok, zauważyć tylko wtedy, kiedy tak naprawdę opuścimy system, w rzeczywistości, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, jak wygląda nasza Ziemia, no to musimy opuścić naszą Ziemię, żeby można było z daleka zobaczyć górę też, zobaczysz tylko z daleka, bo jak wejdziesz na jej szczyt, to góry nie będziesz widział. I to są... Ale nie opuścimy Ziemi, granic, tak, używając matematyki dziesiętnej, no to na pewno to nie ma szans. To w ogóle bez sensu jest taki lot, nie? W kosmos, przy dzisiejszej matematyce, to, no to chyba, że hibernacja by była wtedy, no to można tam się zahibernować i liczyć na to, że gdzieś się doleci. Tak, jeżeli w tym... Właśnie, bo ten czas wiąże nas w pewnym sensie. Tak, to jest też pewna kula z łańcuchem, która jesteśmy uwięzieni w czasie, no i ten czas ogranicza, przynajmniej z naszej perspektywy, z naszego tutaj doświadczenia, ogranicza tutaj nasze działania. Aczkolwiek ja tu nadal jestem optymistą i twierdzę, że jeszcze wszystkiego o czasie nie wiemy, praktycznie nic nie wiemy, albo niewiele, więc może jeszcze ten czas ma jeszcze inne atrybuty, które kto wie, może któregoś dnia zaczną pracować dla nas. Dobra, wydaje mi się, że wystarczy na dzisiaj. Mi to bardzo dużo zabawy sprawiła rozmowa z tobą. No, mnie też. Myślę, że naszym widzom również. Ja wiem, że było to skomplikowane czasami, zdaję sobie z tego sprawę, ale przecież my mamy czas i nie jesteśmy tu żadnym, nie robimy tu żadnego wykładu, nie jesteśmy tu spięci, nie ma tu żadnego przymusu do niczego. Ja zawsze nawołuję zrobić sobie kawy, posiedzieć, wysłuchać, podumać, zastanowić się i choćby jakiś ten nasz tutaj, powiedzmy, nasza ta rozmowa jakąś iskierkę wzbudziła, jakąś ciekawość, to już osiągnęliśmy nasz cel. Tak, tak, oczywiście. I uchroniliśmy właśnie, może właśnie tą naszą Europę po raz któryś od zapomnienia. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć. Dziękuję bardzo.